Cały czas byłem przekonany, że to jest jedyna prawdziwa religia. Tylko ją prowadzą ludzie, którzy wprowadzają tam błędy, które trzeba usunąć. To w to wierzysz i ja razem z żoną byliśmy gotowi oddać nasze dziecko w pewnym momencie ofierze dla Boga. Na początek serdecznie chcemy podziękować naszym patronom i patronkom, czyli osobom, które wspierają nas przez serwis Patronite. A w szczególności dziękujemy naszemu światusowemu ciału kierowniczemu Kamilowi Sokołowi oraz innym usługującym, między innymi ojcu Mateuszowi. Światusy to również wasz projekt, dlatego dziękujemy wam za wasze wsparcie. Zastanawiałem się nad taką rzeczą, jak tę rozmowę zapowiedzieć, ale bardzo mi ją ułatwiłeś. Bo często nam tak zarzucano podczas, jak w komentarzach pod filmami, że wy to w ogóle nie mówicie o Biblii, wy to coś tam. No więc fajnie, że ty przyjechałeś do nas i nam trochę poopowiadasz. Między innymi, prawda, poza swoją historią. Dzisiaj rozmawiamy ze Zbyszkiem Piątkiem. Bardzo nam miło, że nas odwiedziłeś. Cieszymy się, że do nas napisałeś. Chcemy poznać twoją historię, chcemy się dowiedzieć, co pobudziło cię do tego, żeby do nas napisać, bo to ten kontakt pierwszy był od ciebie, więc fajnie jak opowiesz, dlaczego do nas tutaj zawitałeś. No i tą historię, którą krótko nam w mailu przedstawiłeś, to z uwagą będziemy chcieli wysłuchać, bo jest tam kilka takich fascynujących rzeczy, o które będziemy w trakcie dopytywać. Dlatego bardzo cię serdecznie witamy, no i trochę oddajemy ci głos. Serdecznie witam was, Sara, Edwin, no i tych, którzy będą chcieli mnie wysłuchać. Na początku chciałbym powiedzieć, dlaczego zadzwoniłem, napisałem i poprosiłem o spotkanie i Edwin szybko zareagował. Chciałbym tym swoim udziałem w programie u was podkreślić przede wszystkim to, że każdy człowiek powinien cenić swoją historię, którą przeżył. Nie powinien jej zrównywać z błotem, kasować zupełnie i zaczynać życie od nowa, bo wtedy jego teraźniejszość jest praktycznie zerowa, a przyszłość też bez doświadczeń z tej wcześniejszego czasu nie będzie rysowała się pozytywnie. Czyli jestem zdania, że trzeba cenić swoją historię, znajdować pozytywy, oczywiście rozliczać. Drugi taki ważny element, który skłonił mnie do tego, żeby z wami się umówić i porozmawiać, to zachęcenie moich przyjaciół, którzy odeszli ode mnie, jeżeli by oglądali to, żeby zdecydowali się na odważny krok i sprawdzenie swoich przekonań, zasad swojej religii. Zapewniam wszystkich moich przyjaciół, że ja ich nie skreśliłem. To oni się odsunęli. Ja nie stosuję ostracyzmu w stosunku do nich. I jestem otwarty na wznowienie tych kontaktów, których zerwanie było w wielu wypadkach bardzo bolesne. Również to, że kanał Światusy jest kanałem oglądanym przez dosyć dużą grupę ludzi, tych, którzy nie są świadkami Jehowy, to też skłoniło mnie do tego, żeby wystąpić tutaj i ostrzec wszystkich ludzi, którzy mają kontakt ze świadkami, że włączenie się w główny nurt tej organizacji, przekroczenie granicy, wejście do środka będzie powodowało bardzo poważne konsekwencje. Więc jeżeli macie znajomych świadków Jehowy, jeżeli spotykacie świadków Jehowy, to są wspaniali ludzie, rozmawiajcie z nimi, dyskutujcie, zachęcajcie ich do tego, żeby spróbowali coś sprawdzić. Może znajdziecie jakiś element, którym możecie im podsunąć jakąś myśl do sprawdzenia. Natomiast najlepsza pozycja u świadków Jehowy to zainteresowany.
A, czyli udawać zainteresowanego, tak, trochę. Nie tak. Ma konsekwencji, jest zainteresowanie, bo po chrzcie w zasadzie, tak jak tutaj w tych wywiadach, które mieliście, zainteresowanie spada do zera i człowiek zostaje sam. Owieczka została złapana, szukamy następnych. A, dobra, bo zrozumiałem, żeby ci, którzy mogą podsuwać te materiały, żeby udawać zainteresowanych, ale chyba masz na myśli to, że najlepszy jakby status w całej tej karierze świadka Jehowy to jest zainteresowany. Coś tam sobie... Tak. Okay. Przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Będzie zawsze zainteresowanie. Na spotkanie zaproszą. Miłość okazywana, również i herbatka i jakieś tam rzeczy. Natomiast później to już bywa bardzo różnie i raczej gorzej niż lepiej. No i cóż, dziękuję za to zaproszenie, za to, że mogę się z wami widzieć i mogę przekazać swoje życiowe doświadczenia związane z tą organizacją. Mhm. Czyli z tego, co teraz trochę tak powiedziałeś we wstępie, wnioskuję, że przygotowałeś dla nas parę takich smaczków, tak to nazwijmy, które mogą być pomocne dla osób, które chciałyby, nie wiem, w pewnym sensie kogoś wybudzić, coś mu pokazać, ale to, co przygotowałeś, to raczej nie na takiej zasadzie idziemy z akcją wybudzania świadków, tylko to twoje doświadczenia będą, które tobie pomogły, tak? Tak, zdecydowanie. Mhm. Wybudzenie na siłę nie ma żadnego sensu i jest praktycznie niemożliwe. Jak się człowiek czuje, jak go budzik rano obudzi? Natomiast jak już się zaczynasz budzić sam, a ktoś przyniesie ci kawkę, no to chętnie otworzysz oczy do końca i tą kawkę... Piękny przykład. Będę wykorzystywać, bo często dostaję wiadomości, jak mam wybudzić kogoś tam, ale właśnie w taki sposób nagły. Ja zawsze odpisuję, że się nie da i to na pewno ukradnę sobie ten przykład, bo to będzie pomocne. No, kiedyś z przyjaciółmi takimi już poza organizacją, żeśmy doszli do wniosku, że jeżeli chcemy kontakt utrzymać i pokazać i zachęcić kogoś do tego, żeby sprawdził, czy przygotowywał się do wybudzenia, to najlepiej pokazywać swoją twarz uśmiechniętą. Ty wyszedłeś z organizacji, opuściłeś Jehowę według ich mniemania, a jesteś szczęśliwym człowiekiem. No to jest nielogiczne, tak? No opuszczasz Boga i jesteś szczęśliwy. To wiesz co, to mi się jedna rzecz kojarzy, bo jakby my po odejściu staliśmy się jakimiś publicznymi osobami, więc całe nasze środowisko, które tutaj żyje, to byłe, to świadków, widzi nas, widzi jak wygląda nasze życie, co publikujemy w mediach społecznościowych, zaglądają często i to im się bardzo gryzie. Tak. Jak? I oczywiście teraz, jak zaczęły nas coraz więcej osób odchodzić, no to docierają do nas sygnały, co mówią teraz o nas. To jest dysonans taki poznawczy, więc, który tutaj następuje. No to diabeł nam błogosławi, robimy przekręty, żeby firma dobrze szła i tak dalej. To jest... Tam coś się gryzie, ale mimo wszystko, masz rację, to pokazuje, że jednak po odejściu jest stawia życie. Stawia pytanie tym ludziom, dlaczego ci ludzie są szczęśliwi. Powinni w zasadzie być punami, alkoholikami, przetecznikami i wszystko co najgorsze. No. A więc dobrze, że to jest podkreślone teraz tutaj, bo życie po wyjściu z organizacji istnieje. To jest po prostu życie i ono najczęściej jest lepsze. Po prostu jest związane z taką cechą, jaką jest wolność. Mhm. I tu słowa Jezusa, jeżeli Jezus was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. Aha, a to nawiązujesz do tych słów, które my znamy z świadkowskiej Biblii. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli? Nie, to są inne. Słowa inne Jezusa. Aha. Jezus tak powiedział, jeżeli ja was wyzwolę, będziecie rzeczywiście wolni. I to Chrystus wyzwala tych, którzy są gdzieś w organizacji, która jest zamkniętym kręgiem, o którym jeszcze będziemy tam może jakoś definiowali później. To może powoli przejdźmy do tej twojej historii, bo masz bardzo ciekawą historię. Większość naszych rozmówców to jednak albo została świadkiem jak w dorosłym życiu tak znienacka, no albo najwyżej miało rodziców, a ty masz po prostu prawdziwe świadkowskie korzenie, że się tak wyrażę, no nie? Drzewo genealogiczne. Świadków. Tak, ja jestem trzecim pokoleniem wychowywanym w tym nurcie. Moje dzieci to czwarte pokolenie, wnuki piąte. Czyli to... Więcej nie ma jeszcze chyba, bo te wnuczki to muszą dorosnąć, żeby było szóste pokolenie. Mój dziadek Ludwik Kinicki
wyjechał do Ameryki w 1915 roku. To była emigracja I wojny światowej. Chciał tam, szukał pieniędzy, życia, lepszych warunków, ale spotkał przyjaciół Russella. Nie jestem pewien, czy miał okazję samego Russella poznać, czy nie, ale to jest też możliwe i prawdopodobne. W każdym razie z tego pierwszego źródła zaczerpnął informacje dotyczące Biblii, interpretacji tej Biblii, którą przedstawiali badacze Pisma Świętego, i po tym, zamiast zostać w Ameryce i robić tam karierę, wrócił do Polski, został misjonarzem, wtedy się nazywało kolporterem, działał na Litwie, nie, na Ukrainie i Wołyniu. I z jego przeżyć właśnie w tym rejonie nawet jest taka książka Hiobowie XX wieku, gdzie między innymi o Ludwiku Kinickim jest spory materiał zamieszczony. Opis człowieka, który był lubiany przez tych ludzi, którym on zanosił to światło prawdy badaczy Pisma Świętego. W czasie okupacji działał w Warszawie i w Łodzi. Był redaktorem naczelnym Złotego Wieku. Jego głos był na płytach, którymi posługiwano się w działalności głoszenia świadków, czyli takie patefony nakręcane na sprężynę, i Ludwik Kinicki był lektorem tych wykładów Russella, Rutherforda, które w ten sposób była działalność głoszenia. Czyli on był takim to jednym z pierwszych świadków, który był tak jednym, to... Był jednym z pierwszych, bo nawet w Galerii Historii Świadków Jehowy w Brooklinie było jego zdjęcie w tej galerii zasłużonych polskich pierwszych świadków. I jak jest w Warwick, to nie wiem, czy taka galeria jest. Podejrzewam, że jest przeniesiona. Także w czasie okupacji też bardzo mocno się angażował przy produkcji tej literatury, przy dystrybucji. Również moja mama, wtedy 18-letnia dziewczyna, również była zaangażowana w to. Przepisywali strażnice gdzieś tam w piwnicach, w szafach zamknięci. Mama kiedyś opowiadała, że niosła jakąś taką paczkę z tą literaturą ciężką gdzieś tam na przystanku tramwajowym. Niemiec podszedł, zaczął pytać ją, ale wreszcie podniósł paczkę i pomógł jej wnieść do tramwaju. Ona powiedziała danke schön. Natomiast mówi, że nogi miękkie się zrobiły później, jak już wysiadła z tego tramwaju. Także to były takie przeżycia na pewno bardzo mocne. Myślę, że warto tutaj wyjaśnić, bo część może nie załapać tego kontekstu. Dlaczego to dla niej było mocne przeżycie? No tak, to mogło się skończyć pawiakiem i nawet rozstrzelaniem, bo to Świadkowie Jehowy, a wcześniej badacze Biblii, dla Niemców, dla hitlerowców byli specjalną grupą, z którą oni chcieli się całkowicie rozprawić. I Hitler zapowiadał, że to plemię zniszczy. W obozie koncentracyjnym, bo do obozu koncentracyjnego moja mama, babcia i ciotka dostały się do Ravensbrück po powstaniu warszawskim. Tam trafiły. Był taki blok, w którym mieszkały Niemki z numerami dwucyfrowymi, czyli numer 15, 16, czyli na samym początku założenia tego obozu one już trafiły. Mój dziadek natomiast trafił do Dachau, jego syn, czyli mój wujek i syn cioci, czyli siostry mojej babci. I z tego obozu z Dachau dziadek nie wrócił, umarł, zapalenie płuc, czyli no nie został rozstrzelany, ale zginął, umarł w tym obozie. No i tu przy tym obozie jeszcze chciałbym wspomnieć, bo to jest też takie dla mnie ważne wydarzenie, które związane było właśnie z tym obozem. Moja mama, mając 18 lat, przeszmuglowała do obozu Ravensbrück Biblię. Właśnie mam tą Biblię, która przeszła cały ten bieg wydarzeń. Ta Biblia jest taka zgnieciona na środku, bo trzymała tą Biblię w takim miejscu blisko serca. Natomiast w momencie, kiedy dostała się już do obozu, pierwsze godziny, to było tak, że szły do łaźni, rozbierały się i nago stawały przed esesmanką, która przepuszczała dalej
tam były ubierane, dostawały jakieś tam numery i były zakwaterowane w tym obozie. I była taka sytuacja, że mama podeszła z tą Biblią w ręku i z jakimś zawiniątkiem, gdzie miała pastę do zębów, mydło, nic więcej. I wiadomo było, że ta Biblia by dalej nie przeszła. I w momencie, kiedy miała być przesłuchiwana przez tą urzędniczkę, sprawdzana, ktoś zawołał tą SS-mankę, ona odeszła, a jak wróciła, to już kazała przejść. Także ta Biblia trafiła do obozu. Ją mama też wynosiła, jak wychodziły z obozu, gdzieś tam na pracę. Także księga dla mnie bardzo cenna i historyczna. Okay. Zobaczyć. Tutaj wiesz, ja to... czuć historię, o, tak to powiem. Ale nie taką, no, taką historię tej osoby. Bo nawet tutaj ty opowiadasz o tym zgięciu, to nie jest jakieś... to z czegoś wynika. Więc... nawet jest konwencja świadków Jehowy 1947. Tak, bo to były takie właśnie, na tej konwencji mieli takie znaczki, które były takie same w obozie koncentracyjnym. Te fioletowe winkle. Fioletowe winkle, które utożsamiały ich z Bibelforscherei, czyli badacze Pisma Świętego. Mimo, że już byli świadkami Jehowy, ale u Niemców było Bibelforscherei. I to też była taka sprawa, która trochę dzieliła tych zwykłych świadków Jehowy, którzy przychodzili, zgadzali się na przyjęcie tego znaczku, bo też była taka sytuacja, że jak babcia z mamą i ciotką stanęły w obozie, miały dostać winkiel, nie wiem, polityczny, to był czerwony bodajże, one odmówiły tego winkla, stanęły pod ścianą do rozstrzelania, ale babcia na szczęście dogadała się, że jest Bibelforscherei i zgodziła się na ten fioletowy winkiel. Natomiast w tym obozie te Niemki pierwsze, o których wspominałem, one nie przyjmowały tego winkla i dlatego siedziały w tym obozie, który był karcerem. To jeszcze do tego, przy okazji innego wydarzenia, które też traumatyczne było dla mnie, może jeszcze wrócę, ale to później. Mama wróciła z babcią, z rodziną do Polski. Poznała mojego ojca, który znowuż poznał tą religię w 1941 roku, w czasie wojny. Moja babcia od strony ojca, ojciec, przyjęli ją i tu pod tym względem kontakt mojego ojca z matką dał taką jedność ideologiczną i w związku z tym ich małżeństwo nie było rozbijane podziałami emocjonalnymi i ideologicznymi. Stąd dzieci, które urodziły się z tego małżeństwa, mogą mówić o swoim dzieciństwie jako szczęśliwe dzieci i szczęśliwe, mające szczęśliwe dzieciństwo. Ja traktuję swoje dzieciństwo naprawdę jako szczęśliwe dzieciństwo. Nie miałem żadnych problemów w szkole z jakimś prześladowaniem. Uczyłem się dobrze, w związku z tym nikt mi nie mógł podskoczyć, a koledzy, którym pomagałem, byli wdzięczni, w związku z tym nie było żadnych scysji, żadnych prześladowań. Do dzisiejszego dnia mam kontakt z kolegami z klasy, tymi z pierwszych klas szkoły podstawowej. No i te relacje ja zawsze miałem nie tylko w samym zborze, ale miałem i relacje również i wśród kolegów z tego, w cudzysłowie, świata. Mimo że, no, mimo wszystko człowiek był wyalienowany, bo ani urodzin, ani imienin, ani żadnych świąt to człowieka stawiało na pozycji takiego dzikusa. No ale na szczęście moi koledzy byli tolerancyjni i tutaj nie było jakichś problemów. Chrzest przyjąłem w 73 roku, mając 16 lat. Od tego momentu również szczęśliwy okres młodzieńczy, ponieważ chrzest i status świadka Jehowy dawał prawo uczestniczenia samodzielnie na ośrodkach pionierskich. Wyrobiłem czerwony dowód tymczasowy i mogłem jeździć wtedy sam, bez rodziców. No i poznałem mnóstwo przyjaciół. Poznałem bardzo dużo przyjaciół w Gdańsku, ponieważ w Gdańsku był mój najbardziej serdeczny przyjaciel, z którym byłem związany od dzieciństwa, nawet wcześniej, bo nasi rodzice się znali, szczególnie mama z ojcem mojego przyjaciela.
No i poprzez tego przyjaciela razem żeśmy wędrowali po różnych ośrodkach pionierskich, czasami wakacje, kilka takich ośrodków pionierskich żeśmy zaliczali. Później doszły do tego narty, żagle. Łączyliśmy to z tą działalnością właśnie głoszenia tych nauk Świadków Jehowy. Także krąg przyjaźni i życie w tej zamkniętej bańce dawał poczucie szczęścia. Mhm. Ja pamiętam kiedyś, to już byłem na studiach i też cały czas utrzymywaliśmy kontakt z bliskimi przyjaciółmi ze zboru. Kiedyś tam nie mieliśmy gdzie się podziać, bo jakaś tam impreza w domu nie wypaliła. I zabrałem ludzi do klubu studenckiego, do medyka. I tam się źle czuliśmy. Źle się czuliśmy, jak się spotykaliśmy w gronie swoim, to się bawiliśmy, tańczyliśmy. Oczywiście zero dyskusji na temat religijny, ale ludzie szczęśliwi, nie nadużywający, choć używający alkohol, ale to był naprawdę okres szczęścia. Moi rodzice byli tolerancyjni. Jeżeli ja w niedzielę rano po takiej imprezie byłem w stanie wstać i wybrać się do służby, to było wszystko w porządku. Mhm. Także czasami musiałem otwierać okno w samochodzie, jak jechaliśmy gdzieś na teren oddalony, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza po poprzedniej nocy, w której żeśmy mieli fajną imprezę, pełną radości i braterskich uczuć. Ale to ładnie powiedziałeś. Ale to naprawdę były fajne czasy. Tu przy okazji właśnie, bo kwestie edukacji do dzisiejszego dnia są kwestią, która spędza sen z powiek rodziców i młodych ludzi, którzy muszą zdecydować, co zrobić po skończeniu szkoły średniej. Ja też miałem taką sytuację, że po skończeniu szkoły średniej groziło to, że człowiek pójdzie do więzienia ze względu na odmowę służby wojskowej. No i ratując się przed tym więzieniem, poszedłem na kurs przygotowawczy na studia, później zdałem na studia, no i chodziłem na studia. A to było tak, że jak nie szedłeś do szkoły średniej, to i nie poszedłeś na studia, to musiałeś iść odbyć służbę wojskową? No, w 18 roku życia już chyba zaczynał się ten obowiązek. Aha. I jak było wezwanie, to ludzie wtedy szli do więzienia, mając 18 lat. I to jest tak, że ja znam osoby, które w tym wieku młodym dostały się do więzienia i to przeżyły bardzo ciężko, ponieważ tak zwani maulaci w więzieniach to najgorsza grupa przestępców. To jest patologizowana do dzisiejszego dnia. Ci najmłodsi są najgorsi. I taki Świadek Jehowy, który dostawał się do takiej celi z takimi zbrodnialcami, no musiał przejść wiele trudnych, traumatycznych przeżyć. Ja oczywiście miałem taki czas, jak miałem 16 lat, że chciałem pojechać tylko do Związku Radzieckiego, chciałem pójść do więzienia, chciałem udowodnić, jaki ja jestem wspaniały świadek, odważny i prześladowany i tak dalej, ale później jakoś mi to przeszło na szczęście. Wtedy, kiedy poszedłem na studia, to był też bardzo fajny czas, ponieważ człowiek miał więcej czasu. Mieliśmy kontakty w zborze i różne pomysły na organizowanie tego czasu. I w tamtym czasie żeśmy zorganizowali takie spotkania czwartkowe. Co czwartek żeśmy się spotykali, prawie tak jak na Stanisława Augusta obiadach czwartkowych. I zapraszaliśmy na te spotkania wszystkich chętnych, których znamy, naszych znajomych, bez weryfikacji, kto w co wierzy, co myśli i kim jest. I czasami zjawiały się osoby zupełnie mi nieznane. Zupełnie takie były szokujące te zestawienia tych ludzi. Podejmowaliśmy te tematy najróżniejsze, ale w tych latach 80. ja i moi przyjaciele byliśmy bardzo gorliwymi świadkami i byliśmy bardzo posłuszni organizacyjnym normom, kryteriom i doktrynom. Także stawialiśmy czasami najbardziej radykalne tezy na samym początku, a później powoli tak dochodziliśmy do takich konkluzji, jakie by wystawiło na przykład ciało kierownicze. Także to było bardzo ułożone, mimo że burzliwie to się wszystko odbywało. A zaczęło się, pamiętam, czy to był jeden z tematów, który żeśmy poruszyli, dlaczego nie idziemy do wojska.
na uczelni, na studiach, na filozofii. Wykładowca mówił na temat dualizmu kantowskiego, mówił o tym, że niemoralnie jest zabijać, ale jak jest wojna, to jest moralnie zabijać i trzeba to zrozumieć. Natomiast podał przykład Świadków Jehowy, którzy nie umieją zrozumieć tego dualizmu kantowskiego. I ja wtedy byłem taki zastrzelony tym postawieniem Świadków Jehowy jako przykład, że nie miałbym co powiedzieć, gdybym chciał zaprotestować. Mhm. I żeśmy ten temat podjęli na tych naszych spotkaniach czwartkowych, żeśmy takie fantastyczne wnioski wyciągnęli, po których ja w następnym tygodniu zgłosiłem się i temu profesorowi dokładnie opowiedziałem, dlaczego świadkowie nie idą do wojska. Nie dlatego, że nie chcą broni wziąć do ręki, nie dlatego, że się boją strzelić, tylko dlatego, że nie zgadzają się z systemem i tak dalej, i tak dalej. Także no, widziałem, że ten profesor, który prowadził te wykłady, był mocno zdziwiony moją reakcją, ale już byłem do tego przygotowany. Natomiast te spotkania czwartkowe też były o tyle ciekawe, i po jakichś, nie wiem, kilkunastu latach mój przyjaciel, który był uczestnikiem tych spotkań, który w tamtym czasie był starszym już zboru, poinformował mnie, ale to już dopiero po tych kilkunastu latach, że kiedyś zaproszono go na takie spotkanie, na których pytano się, a co to za spotkanie takie, które w czwartki są organizowane, tam piątek coś takiego organizuje z Siwulcem, z innym bratem, też Zbigniewem, jakie tam są tematy. No i takie miał lekkie przesłuchanie, zaniepokojenie już organizacji, co się dzieje tutaj, czy tam przypadkiem jakieś odstępstwo straszliwe się nie pojawia. No i po tym szczęśliwym okresie, czy w czasie tego szczęśliwego okresu, na jednym ze spotkań popionierskich poznałem swoją żonę. To było uczucie od pierwszego wejrzenia. No i później też tak to wszystko w związku z wydarzeniami naszymi trwały. Po pięciu latach żeśmy się pobrali. W 85 roku przyszedł na świat nasz syn. Byliśmy przykładnym małżeństwem, regularnie uczestniczącym w życiu zborowym Świadków Jehowy. Któregoś tam roku zdecydowałem się na służbę taką zastępczą w okresie grudnia i potem zostałem uhonorowany zamianowaniem na starszego. Mhm. A wiesz co, jeszcze zatrzymam się, zanim pójdziemy dalej, bo mnie tak jedna rzecz ciekawi, bo powiedziałeś, że poszedłeś na studiach. W tamtym czasie jakby organizacja nie zniechęcała do tego, żeby nie podejmować studiów. Pamiętasz, jak to było? Zniechęcała nawet do pójścia do szkoły średniej. O. Moja siostra ode mnie troszeczkę starsza poszła do ogólniaka. No to był ferment w zborze, że ona idzie się uczyć. Natomiast jak ja poszedłem na studia, to też taki był czas, że była wymówka, no bo do więzienia. I aha, w związku z tym była to taka bardzo, bardzo dobry argument, natomiast... Czyli tylko mężczyzna mógł, bo kobieta nie miała tej służby wojskowej. Tak, tylko że jeszcze w tamtym czasie nie było takiego obostrzenia, że na przykład starszy, który miał dziecko, które by studiowało, nie mógł być starszym, tak jak jest dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli starszy zboru ma dziecko, które studiuje i mieszka u niego, jest pozbawiany usługiwania. No, może nie w 100%, bo są te pytania, które trzeba rozważyć ze starszym. Takich. No tak, ale to jest zasada. Jeżeli mieszka u ciebie, to nie możesz być, jesteś złym przykładem dla zboru. Tak, chyba że mieszkasz w Krakowie, gdzie 99% studiuje, albo w jakimś innym akademickim mieście. Tak, jest też, tak, bo jak Sara poszła na studia, to jest moja żona, przecież mieszkamy razem i starsi do mnie. Tutaj jest lista pytań, które na kursie dla starszych były, które trzeba omówić z tym kandydatem. Znaczy z tym bratem, ja byłem sługą pomocniczym, czy ja nadal nadaję się do usługiwania. No i stwierdzili, że ja się jeszcze nadaję i mnie nie pozbawili tego. No bo, że Sara nie jest w akademiku, że wraca do domu, że ja tam, wiesz, pilnuję. To jeszcze się nadawało, że chodzi na zebrania. No, bo wiesz, to jest taki ciekawy temat, bo jakby, wiesz, czytasz zasady organizacji, to one są... dosyć jasne, no studia są złe. Chociaż jak oni będą się tłumaczyć, to przecież my nie zakazujemy, tak? Ale w wielu takich miastach akademickich
szczególnie w Krakowie, bo to jest takie, ale i w innych, gdzie większość zboru to idzie na studia, to tam nie ma tego, tam nie istnieje ten temat w ogóle. Niech się uczą, to jest ciekawe. Też jest kwestia układów lokalnych, bo mój ojciec jakoś też miał autorytet i jakoś tam nikt mu nie podskoczył. No ale tutaj było takie alibi, że syn zamiast pójść do więzienia, no to idzie na studia, przecież on by na pewno nie poszedł, tak? No, ciekawe, bo tak, bo na chwilę odbiegliśmy, ale ten temat mnie trochę zaintrygował, czyli kobieta nie miała tej wymówki. Bo... Kobieta musiała pokazać inaczej. Ja pamiętam taki przykład siostry, która chodziła na SGGW, ale była w tym czasie pionierką. I tak, była wybitną studentką, dostawała stypendium i była jeszcze pionierką. I w tym momencie to był taki przykład, który, no, wspaniały przykład, który nawet o niej na jakimś jednym z kongresów słyszeliśmy, ale to wszystko zależało od tego, kto organizuje te kongresy z nadzorcą obwodu, czy on dopuszcza tego rodzaju przykłady, czy dopuszcza tego rodzaju drogę dla młodych ludzi, żeby się kształcili i aktywizowali w zborze. Ja miałem tutaj okazję poznać takiego wspaniałego nadzorcę obwodu, bo to z reguły tak mówiłem, że w latach 70. to na 10 nadzorców obwodu 5 było wspaniałych ludzi, a 5 takich urzędników bezdusznych. W latach 80. na 10 to już było 2. Wspaniałych. A w latach 90. na 10 to był czasami 1. A później minus 1. A później już nie było tak. Od 2000 roku, szczególnie 2010, 11, 13, to już byli tylko urzędnicy, to tylko korporacja i oni naprawdę nie przejawiali cech duszpasterzy, czyli ludzi, którzy mieli być... No takimi przewodnikami duchowymi. Nie wiem, czy to masz na myśli. No tak, przewodnikami duchowymi i pomocą dla tych owieczek, które potrzebują cały czas różnego rodzaju pomocy. Opowiem o tym wspaniałym bracie Henryku, którego miałem okazję poznać. On był pod nadzorcą wody kilka razy, w kilku cyklach w zborze, w którym ja byłem. To on na przykład jak na spotkaniu starszych, kończyło się ostatnie spotkanie ze starszymi, to mówił tak: bracia, ja wam tutaj dawałem rady, mówiłem, co macie poprawić, co zmienić, co jest dobre, co jest nie za bardzo dobre. Chciałbym, żebyście też powiedzieli mnie, co ja robiłem źle podczas tej obsługi. Jeżeli nie chcecie teraz, to powiedzcie mi to na osobności. Także... Fajna autorefleksja. Tak, to był człowiek pokorny, który nie przychodził tylko po to, żeby bić, ale po to, żeby pomagać, a był człowiekiem, który jak znał 1/4 Polski, Świadków Jehowy, to wszystkich znał z imienia i nazwiska. No, też było mniej znacznie, nie? Nie, no ale wiecie, to tak, człowiek nie pamięta ze zboru wszystkich nazwisk, a on z tego obwodu, z 5 obwodów, na których był, z kimś tam rozmawiałem z nim na temat jakiejś osoby z Lubelskiego, a gdzie on tam mieszkał? No, a to nie był ten i podaje nazwisko i imię. Ale to właśnie on miał takie podejście do ludzi. Kiedyś spotykamy się na kongresie, idziemy po schodach, już nie pamiętam, czy to był Stadion Dziesięciolecia, czy Legia. Spotykam Henię, ja byłem ze swoją córką, córka tam około 5-7 lat. On staje, witamy się, stawia torbę, wyciąga z torby Biblii i mówi: Marta, chcę ci coś pokazać. Ja tutaj muszę chusteczkę sobie przygotować, bo zawsze jak to mówię, to się wzruszam. Otwiera tą Biblię i tam jakiś kwiatek. Wiesz, co to jest za kwiatek? Marta mówi: nie wiem. To kwiatek, który dostałem od ciebie. I to były takie relacje tego człowieka, nie tylko z dorosłymi, ale i z dziećmi. A pamiętam nadzorcę obwodu, który... jak przyszedł do nas do domu i Marta była taka bezpośrednia, wcisnęła się na kolana temu bratu, a ten brat ją tak podniósł i postawił. A później zadał pytanie: kim chciałabyś być, jakby byłabyś dorosłą? Córka odpowiedziała, że chciałaby być tancerką. No to wiesz, musisz się zastanowić, bo może miałabyś jakieś lepsze okazję być na przykład pionierką. No i za pół roku przyjechał i to samo pytanie, bo już zapomniał.
jakie pytanie zadał temu dziecku. No i Marta powiedziała, że ona chciała być pionierką i tancerką. Także wiedziała, co brat oczekuje od niej w odpowiedzi. Mhm. Tak chciałam jeszcze dopytać, bo no jednak to były czasy, inny system polityczny i często jak, no jak ja w latach 90. czytałam o świadkach, no to tam było, że taką wolność religijną to dopiero no tam... 89. Tak. Czy, przepraszam, czy jakby poza tym, tą służbą wojskową bywały jakieś problemy, czy akurat jakoś udało się tak, że udało się ominąć, czy, albo czy te kongresy faktycznie były jakieś w lesie, czy... Znaczy na, czy jakoś na, tak pewno, na pewno w lasach, jak były te kongresy, to była pełna konspiracja i to wszystko było trzymane w tajemnicy. Natomiast ja nie byłem żadnym uczestnikiem takiego wydarzenia, żeby na przykład kongres został odwołany czy rozpędzony, bo były czasami takie przypadki. To zależy od tej milicji, która wtedy była gdzieś bardziej agresywna, źle nastawiona do tej grupy religijnej. Ja pamiętam właśnie jako ten 16-letni głosiciel Świadków Jehowy, jak głosiliśmy, nie, to już było później, bo w stanie wojennym to było. Głosiliśmy gdzieś w strefie przygranicznej. Zaczynaliśmy tą działalność głoszenia od wizyty tej strażnicy strefy przygranicznej, zgłaszaliśmy, że wjeżdżamy w teren przygraniczny, tyle i tyle osób. Oni to rejestrowali i wjeżdżaliśmy bez żadnych problemów. No ale kiedyś ktoś tam z jakiejś wioski zadzwonił i był niezadowolony i musieli przyjechać. Przyjechali, no i nas musieli doprowadzić do komendy i wtedy przyjechało dwóch wopistów i jeden z nich wyciągnął karabin maszynowy i nas sprowadził do tej strażnicy pod karabinem maszynowym. A my mieliśmy takie humory w tym czasie i byliśmy tacy szczęśliwi z tego prześladowania, że po prostu skowronki, same skowronki. Ale to właśnie ciekawe, że powiedziałeś, że byliście szczęśliwi, bo ja mam wrażenie tak, że się programuje tych, zwłaszcza teraz, świadków na to prześladowanie, powołując się na te historie z poprzednich lat. I czasem ktoś mówi, że trzeba tam ze świadkami krótko, a my mówimy, nie, właśnie nie, bo no raz, że po co, przecież to są dobrzy ludzie, a dwa, że oni trochę tego mogą, znaczy mogą z tego czerpać jakby pewnego rodzaju siłę, przyjemność. Tak, siłę w tym, że to jest prawda, że to jest dobre, co robią, bo ich przecież prześladują, no nie? Tak, tylko że dzisiaj to jest budowanie autorytetu i budowanie całej funkcji działania w zborze na podstawie strachu i nadziei. Natomiast te lata 70., 80. to był czas, kiedy ludzie byli idealistami i byli zaangażowani wszyscy bardzo głęboko. Ja w tamtym czasie, Biblia naprawdę była dobrze opracowana przez Świadków Jehowy, przez takich młodych ludzi. Mieliśmy wspaniałe dyskusje na przykład z ateistami. Ja miałem takiego przyjaciela, Zbyszka Siwulca, z którym żeśmy chodzili do biblioteki, czytaliśmy książki na temat ewolucji, później spotykaliśmy się i były to naprawdę dyskusje, po których żeśmy wracali silni duchowo i szczęśliwi, że odbywaliśmy takie dyskusje. Mhm. Również i z Oazą, tak, z katolikami, Oaza, wspólnota. Świadkowie Jehowy pod tym względem byli grupą, która przede wszystkim z katolikami miała łatwość, tak? Bo Trójca, piekło, Maria, no to my z Biblią ich żeśmy rozkładali, naprawdę musieli być bardzo dobrze oazowcy, żeby podjęli dyskusję. Natomiast trudniejsze były dyskusje z ewangelikami, którzy znali Biblię. I tamte dyskusje były dużo trudniejsze, ponieważ oni mieli argumenty biblijne i te argumenty były w sumie mocniejsze. Dzisiaj ja bym stanął po ich stronie. Ale w tamtym czasie byliśmy w stanie, jak ze Zbyszkiem żeśmy prowadzili takie dyskusje, doprowadzić do takiej sytuacji, w której odczuwaliśmy lekkie zwycięstwo, czy równowagę z przychyleniem na naszą stronę. To powiem wam taką krótką historię. Właśnie dyskutujemy 3 godziny, wszystkie argumenty, Biblia, wersety, wszyscy już po prostu mają zagotowany mózg i w pewnym momencie ten mój przyjaciel Zbyszek mówi, bo była koncepcja, że tu na ziemi to tylko droga przejściowa, wszyscy idziemy do nieba. To jest jedyna nadzieja dla ludzi, dla chrześcijan. I ten Zbyszek, lata 80. To po co te banany?
No bo banan, tam czas był rarytasem, tak? Pomarańcze to szły z Kuby, a banany to już w ogóle był transport gdzieś tam z Argentyny, z Ameryki Południowej, z Afryki. I te banany, które były... No po co banany, skoro to jest droga przejściowa? Posypywać się tylko popiołem i idziemy do nieba. Poczekać, tak? No. I te banany zakończyły dyskusję, słuchajcie. To był koronny, główny argument, tak? Także to były takie śmieszne sytuacje. Natomiast ta ideologia później... I 75 rok na pewno był przełomowym, ponieważ główne proroctwo nie spełniło się. Świadków Jehowy głoszone od 100 lat. Koniec świata nie nastąpił. I to u was mówiono o 75? Sorry za tak przerwę. Dlatego, że my jako młode chłopaki, ja i taki mój przyjaciel Łukasz, jego mama wtedy była Świadkiem Jehowy, tutaj mieszkała i ją pytaliśmy, no co tam mówiono? Ona... To tylko u nas tutaj, w naszym terenie się o tym mówiło. To nie nic takiego. Po prostu ktoś tu sobie wymyśli i to powtarza. No niestety, to jest właśnie koncepcja ciała kierowniczego, która swoje niepowodzenia zrzuca na podstawowych wiernych. I główny archeolog ideologii Świadków Jehowy, Fryderyk Franz, na jednym ze zgromadzeń w Stanach Zjednoczonych powiedział tak. Dlaczego jesteście rozczarowani po 75 roku, bo za dużo oczekiwaliście. Wasza wina. Tak, wasza wina. I to zrzucenie odpowiedzialności doprowadza do tego, że dzisiaj Świadkowie Jehowy, którzy przychodzą do organizacji w roku 2000-2010, czytają historię Świadków Jehowy z książek Świadków Jehowy, tylko i wyłącznie, i tam się nie dowiadują nic. 75 rok, tam były jakieś oczekiwania. Wielu oczekiwało. Tak, także to jest taka historia, która ustawia historię według potrzeb organizacji. Mhm. To tak jakbyśmy dzisiaj się chcieli zapytać, jaka była historia Polski nowożytnej z książek pisanych przez przywódców PiSu. Mhm. No tak. No, rozumiemy tak. Ten przykład. Ja chciałam jeszcze, bo wspomniałeś właśnie, że tak, że wyczytaliście, że byliście obeznani w Biblii, w różnych księgach i tak dalej. I mam wrażenie, że to jeszcze trwało w latach 90., bo ze swojego dzieciństwa pamiętam, że mój tata miał właśnie takie całe regały z biblioteczkami, te wszystkie oprawione tomy, bo wtedy trzeba było samemu to do introligatora zanosić. I ja ucząc się czytać, ja czytałam po kolei te Strażnice z 89 i po kolei, i tak powiedzmy do 15 roku życia, to ja tam chyba wszystko przeczytałam i jeszcze to znałam. A potem właśnie, nie wiem, gdzieś koło 2010, jeśli ktoś wtedy zostawał świadkiem, to ja mam wrażenie, że to już zupełnie poszło w inną stronę, jakby inna gwardia. Nie chcę mówić, że młodsza gwardia, bo to wiek, każdy może zostać świadkiem w różnym wieku. Ja na przykład wtedy byłam wychowywana w tych latach 90. i to czytałam, więc niby teraz jestem nadal, powiedzmy, młoda, no ale jednak czuję się, że należy mentalnie do tej starszych osobników. A jak ktoś został świadkiem, nie wiem, w 2015, to jest zupełnie... Nawet rozmawiając z nim czasem, dzisiaj mam wrażenie, że tak, to jest co innego. Tu ideologia rzeczywiście bardzo wpływa na kształt tej organizacji. I ta ideologia gwałtownie zmieniła się według mojego przekonania w 1995 roku, bo wtedy pojawiła się kolejna wersja pokolenia. To pokolenie nakładające. To był 95 rok. A nie, chyba znaczy, później. Zazębiające to później, ale tam też... była... Bo wersji pokolenia było wiele, no nie? Najpierw... Cztery były chyba. Tak, ci, którzy tam się urodzili, potem ci, którzy byli w wieku świadomym. Znaczy najpierw ci, którzy byli w jakimś wieku świadomym, ci, którzy tam się urodzili, potem... No, jakoś to się zmieniało, bo to, że zazębiające, to jest lata dwa... Już byłam w Sulejowie, to już byłam nastolatką na pewno, albo nawet tak, no, tuż może przed coś ślubem. Tutaj... Ale tak. mogło być coś zmienione w tym czasie. Mogło być, bo ja nawet coś ostatnio słuchałem tej historii Pentona na kanale Łączności u Macieja i zapamiętałem tą datę, 95 rok, ale może tam jeszcze jakieś było z tym pokoleniem sprawa związana. W tym czasie no tam ta zmiana, że to dzieło głoszenia się za naszych dni skończy, prawda? Co było pisane w Strażnicy, że... Że w XX wieku jeszcze się skończy. Tak, to było, że w XX wieku się skończy, no ale 5 lat zostało i tam, wiesz, ucieka nam wiek i no za naszych dni się skończy. Bardzo ogólna taka...
zmiana. Tylko, że to później było, to za naszych dni, to było zmienione w późniejszych przedrukach, bo to jest, no nie pamiętam dokładnie. No, ale chyba to nie jest w tym... Dla mnie podstawą ideologii Świadków Jehowy przez całe życie to był 1914 rok, czyli przyjście Chrystusa. I dopiero dzisiaj, jak czytam historię badaczy Pisma Świętego, adwentystów, epifanistów, to ten 14 rok w wielu organizacjach religijnych się pojawiał. I to się pojawiał, że ma przyjść, no przyszedł, ale go nie widzieliśmy, więc dobrze, żeśmy przewidzieli datę, ale źle, żeśmy określili, co tam się ma wyłonić. Dla mnie 14 rok to jest początek tego pokolenia i ja to łykałem, przepraszam za kolokwializm, ale to do mnie docierało, że ci ludzie mają dożyć nowego świata i rozpoczęcia władzy Chrystusa na ziemi. I jak później zaczynały pojawiać się nowe wersje, to na takim szkoleniu starszych, o którym chciałem też wspomnieć, padło takie pytanie, a co, bracia, myślicie na temat pokolenia? Ja wtedy wystrzeliłem, czekamy na następną wersję. No. Tak zażartowałeś. Tak sobie zażartowałem. No. Wszyscy śmiech i nie było dyskusji. To było po prostu sądowanie, tak? Czy to może przejść? Czy jeżeli ludzie się z tego śmieją, to dobrze. Bo jeżeli jest apatia u ludzi, bo nie rozumieją, to dobrze. Bo nie awanturują się. Tam paru wykształciuchów będzie się awanturowało, odejdzie, ale cała reszta będzie zgadzała się z tym nowym tokiem myśli, który zmienia o 180 stopni. Bo jeżeli dla mnie nie do przyjęcia było uznanie, iż pokolenie, o którym mówi Jezus, to jest pokolenie braci. Jezus zawsze mówił o pokoleniu, wszystkie jego wypowiedzi, mówi to pokolenie, to zwodnicze pokolenie. Zawsze używał zwrotu pokolenie w stosunku do ludzi złych, niegodziwych, nigdy w stosunku do swoich braci. Więc jak ja usłyszałem tą wersję, to dla mnie było to absolutnie nie do przyjęcia. No ale mimo tych zmian, bo jeżeli dalej będziemy szli tokiem tych moich wydarzeń, to zostałem zamianowany, traktowałem usługiwanie jako starszy, jako świętą służbę. Nie traktowałem tego jako przywilej i bardzo często przeciwstawiałem się jakimś nadzorcom, którzy przychodzili. Mówiłem, że to nie jest dobre w naszym zborze, tak nie możemy. I no, nie bałem się stawać w obronie braci w sytuacji, w której ktoś nadużywał swojej władzy, a nadzorca obwodu miał tą władzę rzeczywiście cały czas na bardzo wysokim poziomie. Jako starszy bardzo ceniłem sobie i bardzo lubiłem usługiwać jako nadzorca szkoły teokratycznej. To była moja działka w zborze. Rozmowa z tymi, którzy mieli punkty, przygotowywanie tych punktów, co tam można osiągnąć. W szkole również wcześniej, w latach 90. było tak, że pierwszy punkt to był punkt, który dotyczył na przykład proroctw biblijnych, a więc omawiało się to proroctwa. To były takie fajne egzegezy poznawania tych ksiąg. Ja tam przygotowując się korzystałem szczególnie z Biblii Romaniuka, który we wstępach podawał mi takie ciekawe informacje, które jakoś tam wplątywałem w te wykłady. Mhm. To może tak krótko dla tych widzów niezwiązanych ze Świadkami i z młodszego pokolenia. Co to była ta szkoła teokratyczna? To był taki rodzaj zebrania w sumie, w którym świadkowie mieli się uczyć, jak lepiej głosić. Pracowali nad różnymi cechami, na przykład poprawna wymowa, płynność, gestykulacja. No i mieli takie scenki albo też krótkie przemówienia, które były właśnie oceniane i tak nadzorowane przez takiego, bo to wtedy był dyrektor szkoły, chyba to się nazywało. Nie dyrektor, nadzorca. Tak, a jeszcze powiedziałaś o tym, że się przygotowywałeś z tej Biblii Romaniuka. Ja tak pomyślałam sobie, bo potem pamiętam, jak weszły Wnikliwe po polsku. I że mam wrażenie, że przez to, że kiedyś nie było wszystkich różnych rzeczy po polsku, tylko po angielsku te książki, że można było sięgać do różnych innych źródeł.
a teraz raczej chyba kierują tylko do swoich, tylko ze strony, tylko z biblioteczki, tylko to co jest resztę, inne źródła, to tak już raczej nie sięgajmy, bo jest to taka hipoteza luźna. No, dzisiaj to jest nawet do tego stopnia ta kontrola duchowych materiałów, że jeżeli ktoś czyta z przykładu Pisma Świętego Tłumaczeniu Świadków Jehowy, ale w pierwszej wersji, to jest bardzo niewskazane. Do tego stopnia, że ktoś na przykład to czyta z tej Biblii pierwszej, a brat prowadzący, a może ktoś odczyta z tej nowej, zaktualizowanej, czy zrewidowanej. I osoba, która korzysta z takiej Biblii starej, jest źle postrzegana. Osoba, która korzysta z Biblii w ogóle innej, to już jest w zasadzie droga do odstępstwa. Ja bardzo często na zebraniach, jak jeszcze byłem świadkiem aktywnym, korzystałem z różnych Biblii, czytałem, cytowałem. W zasadzie nikt nie mógł mi nic powiedzieć, ponieważ strażnicy cytuje się Biblię różnych przykładów, ale to co wolno wojewodzie? To nie tobie. No. Po przerwie wrócimy sobie do tej dalej twojej historii, bo powiem ci, że tak widać to twoje doświadczenie w opowiadaniu. Chyba dużo wykładów. Znaczy, wykłady to dopiero zaczęły mnie pasjonować później. Po odwołaniu i ponownym zamianowaniu, ale to za chwilę dojdziemy do tego. Tak, tą szkołę teokratyczną mówiliśmy o tych, których. O tych punktach, które przygotowałeś, o tych wnikliwych i że no, teraz jak ktoś czyta z Biblii tej czarnej, pierwszej. Tak. Bo wiesz, jak ty opowiadałeś, ale przerwę zrobiliśmy, to pamiętam u nas w zborze była taka siostra i się po prostu tamta Biblia, nie wiem, zepsuła i ona miała jakąś tysiąclatkę czy coś, czy warszawską. No i odczytać wersję, ona się zgłosiła, czytała i później trzeba było siostrę naprostować. Jak może czytać z innego przykładu? No i wiesz... I między sobą my, ci usługujący, rozmawialiśmy, jak tu porozmawiać z siostrą, jakie argumenty trzeba powiedzieć, żeby ją przekonać, że powinna czytać z tej Biblii, no bo przecież tak na logikę do ciebie dochodzi, że przecież no Biblia to Biblia, przecież nie mamy swojego przekładu i zaczynasz ten fikołki w mózgu sobie robić, co tu powiedzieć, żeby wyszło, że jednak nie można. Tak, a i tak nie stawia sobie człowiek pytanie dlaczego, tak? Tak. Z tym samym problemem zmagała się, bo już teraz mało jest aktywna taka siostra, którą żeśmy poznali. W ostatnim zborze, w którym, nie, przedostatnim zborze, który byłem, która lubiła Biblię warszawską i po prostu pasował ten język. Zresztą Biblia warszawska jest moim zdaniem jedną z lepszych polskich Biblii. Zawiera relatywnie mało błędów merytorycznych. Jest naprawdę bardzo dobrym przykładem Pisma Świętego. I ona z tą Biblią w ręku to po prostu doprowadzała do furii starszych, którzy byli tacy mocno fanatyczni w tym zborze. A ona cały czas im tłumaczyła. To jest Biblia mojej młodości i ja nie zmienię na żadną inną, ponieważ inna mi nie pasuje. A asertywna kobieta, w związku z tym oni tam chodzili koło niej i skrzytali zębami cały czas. Ale nie udało im się zmusić jej do zmiany ulubionej Biblii. No bo przecież nie mamy swojej Biblii. To jest jeden z takich zarzutów, prawda? Względem świadków, wy macie swoją Biblię i zawsze świadkowie, nie mamy swojej Biblii, nie mamy. Tak, no ja pamiętam czasy, kiedy działalność ta głoszenia nauk Świadków Jehowy była na podstawie Biblii Tysiąclecia. To też jest Biblia dobra. Ja zresztą ulubioną Biblię, którą ja mam w języku polskim, to jest Biblia w przekładzie Romaniuka, bo Biblia Tysiąclecia, w Biblii Tysiąclecia Romaniuk był tylko redaktorem naczelnym Nowego Testamentu. Natomiast sam opracował Biblię, którą będąc biskupem, arcybiskupem diecezji warszawsko-praskiej, 30 lat pracował nad przetłumaczeniem tej Biblii. Sam osobiście, no miał oczywiście pomocników, ale i z hebrajskiego, i z greckiego to on to tłumaczył. I jest to napisane językiem po prostu pięknym, literacko. Pięknym polskim językiem. I do tego jeszcze, on będąc katolikiem, Biblia Nowego Testamentu, znaczy fragment z Nowego Testamentu, jest wolna od nauk Trójcy, która dominuje w różnych przykładach współczesnych, nawet dzisiaj pokazywanych. No, wiadomo, każdy przykład w zależności od promotora będzie miał tendencję do tego, żeby lekko naginać, żeby
podbarwiać te elementy związane z doktryną. A w Biblii Romaniuka Nowy Testament jest przepojony tak pięknym duchem chrystusowym, że nie ma tutaj co zarzucić. Mogą być błędy merytoryczne w tłumaczeniu jakichś tam fragmentów, ale duch Nowego Testamentu jest duchem naszego Pana Jezusa. Mhm. Ale wracając do tego tak, bo o tym jeszcze później tam będziemy rozmawiać, no nie? W kontekście tych fragmentów, ale właśnie wróćmy sobie do tego, co rozmawialiśmy. No takim ważnym i przełomowym też i mocno traumatycznym przeżyciem była sprawa związana z odwołaniem mnie z usługiwania na starszego. A to było związane z tym kursem i wyskoczyć z pokoleniem? To było później już. To było później. Mhm. To było związane z tym, że oskarżenie było, że poszedłem na kompromis w kwestii dotyczącej hymnu na lekcji śpiewu u dziecka. Trzecia klasa szkoły podstawowej, Sulejówek, miasto mocno patriotyczne, narodowe, nauczycielka śpiewu, no, też mocno zaangażowana w te patriotyczne nurty. Jak były kwestie śpiewania kolęd i innych rzeczy, to spotykałem się z tą panią i zawsze nie było żadnych problemów. No a kwestia hymnu postawiła sprawę, wszystkie dzieci muszą stać i śpiewać hymn. No więc wybrałem się do tej pani, przeprowadziłem rozmowę. W wyniku rozmowy doszliśmy do porozumienia, że nasze dziecko nauczy się na pamięć słów hymnu i przedstawi treść tego hymnu siedząc w ławce, nawet nie stojąc na baczność. Problem tylko polegał na tym. I tak się stało, córka powiedziała, tekst tego hymnu dostała 5. Problem tylko był taki, że w tej samej klasie było dziecko starszego, które dostało 1, bo oczywiście nie poszło na kompromis, nie stanęło, nie śpiewało, nic, 0. No i to taka była fajna sytuacja, bo akurat był w zborze nadzorca obwodu, była wizyta tego nadzorcy. Ja po tej rozmowie z nauczycielką wróciłem taki zadowolony, bo żeśmy doszli do konsensusu, żeśmy ustalili pewne ustalenie, które można nazwać kompromisem, chociaż to źle w języku teokratycznych świadków Jehowy znaczy. Doszliśmy do takiego porozumienia. No, ale ten brat starszy, jak się o tym dowiedział, wszczął taką awanturę, a ponieważ kiedyś był nadzorcą obwodu, miał znajomości w nadarzynie, więc sprawa również i ten nadzorca obwodu, który był, ustawił tak, że sprawa stanęła na ostrzu noża. Kompromis, zdrada i w ogóle coś niewyobrażalnego. No to straszne, bo ten sposób, który ty powiedziałeś, który ty doszedłeś nauczycielką, to wydaje mi się, że on był dość popularny wśród rodziców i nauczycieli. Ja też recytowałem hymn i wiele osób, z którymi znam, też tak robiło, bo wychodziliśmy z założenia, że znać słowa hymnu to nie jest, wiesz, oddawanie czci, hołdu, tego ducha nacjonalizmu, nie przejawianie. No i to tak. Jest, tutaj wchodzimy w kwestię sumienia, które w organizacji Świadków Jehowy występuje jako pojęcie abstrakcyjne. Nie ma sumienia indywidualnego, jest sumienie zbiorowe, sumienie organizacyjne. Sumienie określane przez przywódców. Doszło do takiej mocnej kolizji. Ja napisałem długi list do nadarzyna, przedstawiając argumenty, mówiące o tym, że postąpiłem zgodnie ze swoim sumieniem i mam do tego prawo. Przedstawiłem tam sporo przykładów. Jeden z tych przykładów to był ten przykład z obozu koncentracyjnego, którą opowiadała mi mama, że Świadkowie Jehowy szczycą się tym, że jako jedyna grupa religijno-społeczna przeciwstawiła się w całości hitleryzmowi i nie ugięła się. Oczywiście były jednostki, które były zdrajcami i tak dalej, ale to jest normalne, tak? Natomiast jako grupa przeciwstawiła się i nie dała się złamać. I o Świadkach Jehowy, Bibel Forszeraj, mówi się w samych superlatywach. O tych braciach, którzy mieli fioletowe winkle, które są symbolem chrześcijańskiej niezłomności w walki z nazizmem. Ale w tym obozie była grupa Bibel Forszeraj kobiet, która nie przyjęła tych emblematów i traktowała te z emblematami jako zdrajczyni, te, które poszły na kompromis.
ponieważ one nie przyjmowały tego winkla i nie stawały na baczność na apelu. Tak rozumiały i miały do tego prawo. No to było ich sumienie. To było ich sumienie. I dzisiaj, ja podałem w tym piśmie do Nadarzyna, że dzisiaj nikt nie wspomina o tych siostrach, które były lepsze, bo były bardziej agresywne i bardziej lojalne względem Jehowy. O nich się nie wspomina, bo to były fanatyczki religijne. Jak napisałem to pismo dosyć długie, po tym piśmie przyjechali do zboru nadzorca obwodu i nadzorca okręgu, no i załatwić tą sprawę. I gdybym ja ukląkł na kolana, powiedział: tak, zgrzeszyłem. Moja wina. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Podaliby mi rączkę, uścisnęli, dobry brat. Pomodlimy się. Tak, wszystko złamaliśmy ci kręgosłup, ale ci to delikatnie odrośnie, będzie krzywy, ale będzie cały. Ja podczas tej rozmowy mówię: bracia, ja postawiłem w tym liście trzy pytania, na które oczekuję odpowiedzi. Słucham. My jesteśmy odpowiedzią na te pytania. Ja mówię, ja te pytania zredagowałem dosyć jednoznacznie, więc proszę odpowiedzi. Przyjechali ci ludzie z decyzją, dwoma może decyzjami w teczce, w zależności od tego, jak ja się zachowam. Ale nie przeczytali mojego listu. Nie przeczytali tego, co ja napisałem do Nadarzyna. I ja nawet wybrałem się do Nadarzyna i umówiłem się na rozmowę z, czy on się wtedy nazywał koordynator, czy chyba przewodniczący Komitetu Kraju. I on do mnie powiedział: no co ty ode mnie oczekujesz? Ja mówię: są fakty i oczekuję sprawiedliwości. No nic, nikt nie ruszył palcem, a ten mój adwersarz w zborze, który miał te kontakty w Nadarzynie, tak kierował sprawą, żeby decyzja z Nadarzyna przyszła do zboru, a przychodzi nadzorcą, był nadzorcą, był przewodniczącym starszych, przychodziła do niego, on wkładał do szuflady, czekał dwa tygodnie, aż się wszystko uprawomocni i aż nikt nie będzie miał ochoty wracać do tego śmierdzącego, za przeproszeniem, tematu. Słuchajcie, to było dla mnie tak traumatyczne przeżycie, że gdyby nie pomoc mojej żony, ja musiałbym brać leki, musiałbym trafić do jakiegoś psychiatry. To była sytuacja, w której tygodniami żeśmy nie spali, cały czas żeśmy myśleli, wałkowali, bo poczucie niesprawiedliwości jest poczuciem straszliwym dla człowieka. Jeżeli ktoś ci mówi, że ty jesteś grzesznikiem, a ty się czujesz czysty i niewinny, to jest coś potwornego. Ale to było z tego właśnie wynikało, że nie wiem, oczekiwałeś, że oni odpowiedzą ci i powiedzą, że nie wiem, że masz rację, tak, to jest twoje sumienie, nie wiem. Tak, ja oczekiwałem tego, że ktoś powie: no, no ten brat zrobił dobrze i ten brat zrobił dobrze, tak? Ja mówiłem tak, ja nigdy nie stawiam mojej córki w sytuacji, w której ona musi sama przeżyć jakiś problem związany właśnie czy z hymnem, czy z jakimiś tam świętami, tylko przygotowywałem nauczycieli do tego, żeby dziecko nie przechodziło tej traumy, tak? Ja byłem dobrym rodzicem, poprzednio porozmawiałem z nauczycielką, a tamten rodzic powiedział: walcz dziecko, tak? Co mnie to obchodzi? To jest straszne. To jest, ja w ogóle uważam, że jest najgorsze, co można zrobić jako rodzic, że na przykład nawet kwestia tego, żeby się, no teraz się nie wypisuje z religii, bo teraz trzeba się zapisać, ale kiedy się wypisywało i że niektórzy rodzice w ogóle robili tak, że to dziecko samo się miało tłumaczyć i jeszcze pokaż pod żadnym pozorem nie powiedzieć, nie tłumaczyć, że to jest religia rodziców i oni mi zabraniają na przykład. Nie, to zawsze trzeba samemu, to jest straszna odpowiedzialność. Najgorsze jest to, jeżeli to zmusza się dzieci, które mają kilka lat, tak? Bo jak człowiek jest już nastolatkiem i przechodzi takie próby, to też jest dosyć przykre i bardzo bolesne. Ty opowiadałeś w wywiadzie, który udzieliłeś, że z hymnem miałeś problem w szkole. Ja również miałem w szkole średniej problem z hymnem i tam był hymn taki nienarodowy, tylko hymn młodzieży, ale hymn to hymn, tak? Stają do hymnu, no to czczą coś tam młodzieżowe ideały, a nie ideały boskie. I to jest tak, niektórzy nauczyciele to bagatelizowali,
przychodziło się do klasy, się siadała i nauczyciele kazali wstawać. I był ten problem, bo to nie jest sumienie, które uczy się, no ty musisz zadecydować, czy wolno ci wstać, czy nie wolno ci wstać, czy wolno ci śpiewać, czy nie. To jest powiedziane. Jak śpiewają i wstają, to wolno ci wstać, nie wolno ci śpiewać. Czyli ci określają, jak twoje sumienie ma zareagować. To nie jest sumienie. Tak? To nie jest sumienie, bo wiesz, sumienie by było, gdyby powiedzieli, zadecyduj. Ja pamiętam, w szkole średniej miałem takie sytuacje, że właśnie ten hymn grali i to też tak było, że czasami grali rano, czasami nie grali. I człowiek codziennie szedł i nie wiedział, co go czeka. A miałem nauczycieli takich, na których lekcje musiałem się spóźnić i przyjść w trakcie grania tego hymnu, żeby nie nastąpił akt mojego wstania, tak? Tylko przychodziłem, wstawałem, tam grzebałem coś tam. Młody człowiek to przeżywał. Co innego jest wtedy, kiedy było przysposobienie obronne i był nauczyciel fajny. Jak miało być strzelanie, poszedłem do niego, powiedziałem, jakie mam zasady, w co wierzę, kim jestem. Pan powiedział, dobra, w porządku, to będziesz w tym czasie tam, nie wiem, sprzątał w klasie, a my będziemy sobie tam strzelali. Nie było problemu. Młody człowiek mógł to załatwić, ale takie codzienne przeżywanie tych emocji, to było bardzo przykre, traumatyczne. Tak, bardzo obciążające, no. No i wracając do tej sytuacji, którą przeżywałem przy odwoływaniu, pojechaliśmy w tamtym czasie w góry, w zimę, żeby wypocząć i odreagować z żoną, z dziećmi. I w tym czasie przyszła informacja do zboru, że zostałem skreślony z usługiwania. Ojciec do mnie zadzwonił i o tym powiedział. I ja ojcu powiedziałem tak, słuchaj, poproś starszych, ojciec był też starszym, żeby poczekali, aż ja wrócę, bo ja chcę być, jak to będą czytali. No ale ten człowiek, który nakręca tą sprawę, musiał to ogłosić. On po prostu nie mógł wytrzymać, żeby tego nie ogłosić, a poza tym miał świadomość, że mnie nie ma i łatwiej jest triumfować nad człowiekiem, którego nie ma, który nie może się w jakiś sposób pokazać chociażby to, że znosisz to dzielnie, tak? Pamiętam w czasie tych traumatycznych przeżyć taką sytuację, kiedy w nocy wstałem i o 4 napisałem sobie szkic pisma, nie pisma, tylko mowy, którą wygłosiłem temu nadzorcy obwodu, który był współwinny całej tej sytuacji. I to jest tak, że ja w nocy mam największą aktywność umysłu i o tej między 4 a 5 godziną jestem najbardziej kreatywny. Także masz tam siraro czy w nocy? W nocy. Okay. Czy rano, no bo to jest... W każdym razie to było tak, że czasami mam takie sytuacje, że w nocy mam myśli, których później nie mogę poskładać rano, zebrać, zestawić. I wtedy sobie ułożyłem takie przemówienie, ale wiedziałem, że gdybym to wygłosił temu nadzorcy, to byłyby inne konsekwencje. Więc wziąłem takiego zaufanego brata i mówię, słuchaj, będziesz świadkiem, co ja powiem, żeby tego nikt nie przekręcił. I wywaliłem taką artylerię. On stał i aż otworzył buzię. Ja powiedziałem to i zakończyłem sprawę. Po całej tej sprawie to też tak nie minęło szybko. 2 lata trwała taka przepychanka w zborze, ponieważ cały czas byłem traktowany jako ten, który zrobił zło, a się nie upokorzył. I z mównicy walili takie teksty. A ja, ponieważ nie byłem ograniczony, podnosiłem rękę i publicznie odparowywałem te wszystkie zarzuty, mówiąc też oględnie, tak żeby nie można było przyczepić. Zbór widział, że cały czas jest napięcie i walka nie została zakończona. Ale mogę wam powiedzieć jeszcze o takiej sytuacji, że moje przeżycia w tamtym czasie były takie, że jak któregoś dnia, pamiętam, zaraz po tej sytuacji, jak wróciliśmy do domu i to wszystko tak z całą falą przyszło, rano w niedzielę mieliśmy wybrać się na zebranie i na myśl o pójściu na zebranie robiło mi się niedobrze. Mało co nie zwymiotowałem. I w tamtym momencie tego dnia zjawił się u mnie taki brat, ten zaufany, o którym mówiłem, który przyszedł. Ja mówiłem później, że aniołowie go do mnie przysłali, bo ja byłem na granicy wyczerpania psychicznego już i emocjonalnego. On przyszedł i powiedział głośnie, przejmuj się to. Ale to jakoś tam zadziałało, tak? Ktoś przyszedł i podał rękę, nie? Pogłaskał, pomógł. Mhm. Także no, wspominam to jako
taką pomoc w tym momencie, w którym naprawdę było nie tylko mnie, ale i żonie bardzo ciężko. Ale to nie był jeszcze moment, że chciałeś odejść ze zboru, po prostu. Nie. To jest w 85 zostałeś starszym? Zaczekaj. W 87, a to było 11 lat później. A bo mówiłeś, że po 11 latach. Bo napisałeś tam 10-11 lat, a dzisiaj wspomniałeś, że byłeś 20 lat starszy. Tak, bo to właśnie ta pierwsze dziesięciolecie zakończyło się tym odwołaniem. I później były 2 lata, po których były takie przepychanki w zborze cały czas. Ale jeszcze wtedy cię... Już byłem odwołany, ale byłem głosicielem, nie miałem żadnych ograniczeń. Tak? To tylko kwestia tego, że brat poszedł na kompromis, nie jest przykładem, no nie może usługiwać, była argumentacja. Ciekawe jest to, że tak naprawdę z tego, co jak wnioskuję, to chodziło o to, że tamten oceniał jakby to, że jego sumienie bądź sumienie jego dziecka zadziałało inaczej i to go tak bardzo poruszało. On jest lepszy i w ten sposób. To jest kwestia... Ja zrozumiałem te mechanizmy i jak człowiek rozumie, jakie są mechanizmy, to jest w stanie później wybaczyć, tak? Bo ja nie wybaczyłem temu człowiekowi zła, które zrobił, nie to, że się oburzył, tylko to, że mataczył w sprawie, żeby osiągnąć cel. I to jest zło, którego nie można wybaczyć, póki nie przyjdzie człowiek i nie powie przepraszam, tak? Natomiast ten człowiek nie był w stanie tego zrobić. No ale powracając do tej historii, 2 lata trwały takie przepychanki w zborze, udowadnianie sobie i publiczna awantura. Po 2 latach zjawia się nadzorca obwodu inny, facet, który jest bardzo porządnym człowiekiem, bardzo moralnym, nie jest wspaniałym mówcą, ale jest pokornym mówcą, bo jak on mówił, chciał czegoś nauczyć, to mówi, słuchajcie, to tak jak ja. Ale nie to, że... Że jestem super, tak. Tylko jestem łamagą, zrobiłem błąd, popełniłem grzech, pokazuję swoje błędy, żeby pokazać, jak z tego wyjść. I to jest dobre, bo ten poprzedni to właśnie był typ nadzorcy. No ja taki jestem. Przychodzę do zboru i od razu 10 nowych studiów. Nie wiem, dlaczego tak jest. To był właśnie tamten. Ten natomiast przyszedł, popatrzył, co się dzieje w zborze, nie rozmawiał nawet ze mną. Ale musiał rozmawiać ze starszymi, zobaczył, jaka jest atmosfera. I podczas jego wizyty z powrotem wróciłem do usługiwania jako starszy. Bez jednej rozmowy ze mną. Więc pokazało to, że ten człowiek jest psychologiem dobrym i zobaczył, jaka tu jest sytuacja, że ja nie walczę dalej, tak? Bo dalej jestem, nie buntuję się. To, że tam coś sobie odpowiadam ostrzej, no to też o tym musiał wiedzieć. No i to jest ten okres, w którym ja wracam do usługiwania i moje idealistyczne podejście do tego usługiwania jest jeszcze mocniejsze niż wcześniej. Jak pojawia się jakiś nadzorca i ja się tam z nim nie zgadzam, bo coś tam idzie w stronę, powiedzmy, bicia tych moich braci, protestuję i kilku nadzorców mi mówiło, no ale słuchaj, to ty nie musisz usługiwać, jak tobie się nie podoba. I ja wtedy mówiłem, ty mnie nie strasz, bo ja już raz byłem skreślony, ja już teraz nie będę tego przeżywał tak jak w tej chwili, tak jak wtedy. Od tego czasu chyba zacząłem również rozwijać w sobie tutaj poszukiwania prawdy dotyczącego Chrystusa. To też zaczęło się od jakiejś dyskusji z katolikiem, z chłopakiem, który skończył KUL i wskazał mi to na parę wersetów, których Świadkowie Jehowy w swoim przykładzie przegięli i dodali słowa, zmienili sens. Zacząłem wygłaszać w zborze taki wykład na temat Chrystusa. Nie tylko w zborze, w zasadzie wygłaszałem to we wszystkich zborach w obwodzie. To był mój ulubiony temat. Ci, którzy są blisko usługiwania, to był wykład numer 40, Jezus Chrystus, nowy władca ziemi. Ja ten wykład zrobiłem oczywiście zupełnie po swojemu, tam nie było nic z tego tekstu, który był źródłowym.
podawałem mnóstwo wersetów. On był zbyt trudny, zbyt ciężki, także czasami widziałem, że nie wszyscy łapali, bo nie nadążali za tymi argumentami biblijnymi, ale to był mój temat, konik, pasja. I ja pierwszy raz wtedy w tym wykładzie używałem zwrotu, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I w zasadzie to w książce Wnikliwe Poznawanie Pism jest, natomiast w życiu codziennym Chrystus nie jest Bogiem, tylko jest Synem Bożym, a w zasadzie to jest Archaniołem. I takie stawianie Chrystusa w kącie, gdzieś w rogu, koło Boga, żeby sobie jeszcze poodpoczywał, bo się zmęczył. I w zasadzie rolę Chrystusa przejmują ci bracia, którzy są przywódcami i są ciałem kierowniczym, i padają te teksty, że bez uznawania ciała kierowniczego zbawienie jest niemożliwe. No tak, pierwsze, oni są czy drogą. Wierzysz, czy uznajesz tak. Niewolnika? No. Także ta afirmacja Chrystusem we mnie była bardzo mocna. A wiesz co, bo tak jeszcze mi się jedna rzecz skojarzyła, bo wspomniałeś, że to było podczas takiej rozmowy z jakimś, nie wiem, z człowiekiem, którego spotkałeś po tym kulu i czyli trochę jest sens, jak ze świadkami rozmawiają różne osoby, im pokazują, zobacz, co tu jest w Biblii. Zdecydowanie tak. Bo wiesz, czasami ktoś może powiedzieć, nie, nie ma sensu, tak? Nie, po co? To już ciężko jest tak wybudzić. Czasami widać, że takie rozmowy jednak mogą przynieść jakiś kropla efekt. Kropla drąży skałę i czasami jest tak, że w jakimś momencie przypominają ci się jakieś myśli, werset, który będzie cię tam inspirował. I pamiętam tą rozmowę z tym Jarkiem, o którym wspominałem, który... Pamiętam taką dyskusję na temat pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie Paweł używa zwrotów, które były w psalmie stosowane w Izajasza do Jehowy, do Boga Jehowy, a on te same słowa stosuje w stosunku do Chrystusa. I jak pamiętam, pierwszy raz rozmawiałem, to mówię, nie, tutaj Paweł mówi o Bogu, to tylko tam, no nie, ale o Bogu. A ten Jarek mówi, co, weź sobie spokojnie, poczytaj ten werset, odłóż tylko jakieś tam materiały. Ja próbowałem szukać materiały, ale ten list do Hebrajczyków to jest tak niewygodny, że no temat listu do Hebrajczyków naprawdę, te informacje, które są czy we Wnikliwych, czy gdzie indziej, szczególnie tej brązowej książeczce do głoszenia, to jest takie mataczenie. No i jak ja zacząłem to czytać, patrzeć w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, to za tydzień zjawiam się i mówię, Jarek, masz rację. Paweł tutaj używa zwrotów, że Chrystus stworzył świat i on za to wszystko, jemu się należy chwała. A wtedy Jarek mówi, no koniec świata, świadek Jehowy przyznaje mi rację. No wiesz co, bo tak mnie teraz też zastanawia to, bo nie pamiętam tego fragmentu, o którym mówisz, ale świadkowie tam co, zabrali Chrystusa i wstawili sobie Jehowę? Nie, to jest rzeczywiście tekst, w którym cały pierwszy rozdział mówi na temat Chrystusa, że Bóg miał Syna Jednorodzonego, że temu Synowi dał całe dziedzictwo, ale jak pojawia się ten moment, że tron Twój jak boski, tron Twój, przykłady, które mówią jednoznacznie, że Chrystus jest Bogiem, mówią tron Twój Boże, o Boże. Tekst trudny do przetłumaczenia, bo był pisany w języku greckim prostym, a Paweł używa trudnych spraw związanych z ideologią, z doktryną. Znalazłem taki przekład New English Bible, gdzie ten fragment był pięknie napisany, gdzie tłumacze przetłumaczyli tron Twój jak boski tron. To było idealne, może nie wierne napisanie, ale sparafrazowanie, czyli boski tron Chrystusa jest jak boskim tronem. Bo problem Boga i Boga Ojca i Boga Syna polega na tym, że oni ze sobą nie walczą, tak? Tak jak ja miałem Ojca i Ojciec dla mnie zawsze był największym autorytetem. Jak mówiłem Ojciec, to był Ojciec. A Syn to jest Syn, ale i ja, i on mają nazwisko Piątek. Czyli to jest jedna rodzina, w której nie ma walki o dominację i Syn nie chce wykorzystać swojego Ojca, zrzucić go z tronu i zająć miejsce Boga Wszechmocnego, a Bóg Wszechmocny jest oburzony na tych, którzy tego Chrystusa zrzucają z tronu boskiego i stawiają go w roli anioła.
archanioła. To jest obelga nie dla Jezusa, tylko większa obelga dla samego Boga. No i ja od tego momentu tak zacząłem mocno do tego wchodzić, poznawać. Pojawił się w Sulejówku brat z innego rejonu, kupił tam mieszkanie. Brat Piotr Hendoszko, mogę o nim powiedzieć, bo będzie na pewno zadowolony, że o nim wspominam. Razem żeśmy zaczęli pracować nad sprawdzeniem Nowego Testamentu Świadków Jehowy, wszystkich miejsc, gdzie występuje imię Boże. To było miejsce po miejscu z listy miejsc, tam 260 parę jest miejsc, gdzie występuje imię Boże w Nowym Testamencie. I to nie jest tak, że nie ma żadnego Nowego Testamentu, gdzie występuje imię Boże, bo są przekłady Nowego Testamentu na język hebrajski tych Żydów, którzy nie uwierzyli za bardzo w Chrystusa i oni chętnie również jak świadkowie wstawiają tam imię Boże Jehowa, bo Chrystus dla nich to raczej pomniejszy prorok. I my, robiąc tę analizę, rok czasu żeśmy się spotykali i tak z modlitwą zaczynaliśmy tą analizę. Zrobiliśmy z tego notatki i znaleźliśmy 40 miejsc, gdzie Pana Jezusa nazywa się Jehową. No, dla mnie to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo jeżeli Bóg to postanowił... To mówisz jeszcze o tym przykładzie, tak? Czyli to jest to samo. I tutaj nie zmniejszono, nie zwiększono. Dobra. Nowy Testament zawiera tyle samo miejsc. Po prostu gdzieś tam w innym dodano, bo pamiętam, że oni ogłaszali, że ta wersja... Tak. To było, że to jest super przekład, bo ma więcej imienia Bożego. Ale co ciekawe, to jest super przekład, dlatego że w jednym z fragmentów Starego Testamentu usunięto imię Boże. I o tym się dowiedziałem na szkoleniu starszych, które przeszedłem w 2011 roku. To było takie szkolenie starszych, które 7 dni trwało. Zaczynało się rano o 8 do godziny tam 16 czy 17 z obiadem. Szkolenie było wspaniałe, bo między innymi właśnie takie były tematy, dlaczego ta Biblia jest najlepsza, dlaczego... Ale i tematy, które mnie również fascynowały, bo dotyczyły samego Boga, Jego boskości. Dotyczyły również Chrystusa i Chrystusa dotyczyły te tematy w 2 dniach kolejnych. Także ja wtedy byłem po prostu w 7 niebie. O Chrystusie tyle było mowy, że ja byłem zachwycony. Wracałem do domu, wnikliwie jeszcze czytałem, bo trzeba było się przygotować. Prowadzący to szkolenie mówiło, że od tego do tego rozdziału trzeba przeczytać, żeby być przygotowany. No więc piątek był tak dobrze przygotowany, że tam był bardzo aktywny. Zgłaszałem się na różne jakieś takie spontaniczne przedstawienie argumentów, które wcześniej tam ci mówcy przedstawiali. Byłem w 7 niebie i byłem zbudowany i wyszkolony po tym szkoleniu naprawdę rewelacyjnie. Czyli wtedy jakby nie miałeś wątpliwości względem organizacji, tak? Tak dobrze to rozumiem, że dzięki temu szkoleniu, że ono było takie skierowane na Chrystusa, to nie rozeszły ci się drogi z organizacją. Znaczy, ja jestem cały czas przeciwny, powiedzmy, instytucjonalizowaniem religii i w poszukiwaniu prawdy zadawałem na tym szkoleniu pytania, dlaczego ten werset został przetłumaczony tak, a dlaczego w tym wersecie dodane były słowa, które nie występują w przekładzie. No i to pytanie były kierowane do tłumaczy, do Nadarzyna i później była odpowiedź. Te odpowiedzi były mętne, no ale ja dalej nie ciągnąłem tej sprawy, ponieważ jeszcze nie byłem tak bardzo zapoznany ze swoimi własnymi badaniami na temat imienia Bożego. Bo gdyby tak było, no to już, no pewnie już może nie byłbym na tym szkoleniu. Ja byłem przekonany, że cały czas byłem przekonany, że to jest jedyna prawdziwa religia. Tylko ją prowadzą ludzie, którzy wprowadzają tam błędy, które trzeba usunąć. Ja byłem tak naiwnym idealistą, że wierzyłem, że z pozycji stołka starszego, a
a już będąc starszym, więc byłem bliżej brata nadzorcy obwodu i biura oddziału i ciała kierowniczego, że ja zasugeruję, że tutaj to trzeba jednak... Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby używać imienia Bożego w Nowym Testamencie, ale nie tam, gdzie jest mowa o Jezusie. Aha, czyli wierzyłeś, że oni się po prostu popełnili błąd i teraz bracia będą... Ty im zasugerujesz i oni... Tak. Zbadamy sprawę... Aha. Wierzyłem, że od dołu można zrobić pewną zmianę, nie rewolucję, ale uszlachetnienie, wyrzucenie błędów. Mhm. Dzisiaj już pewnie wiesz, że takich osób jak ty, które to sugerowały, jest sporo, co? Tak, i dzisiaj doskonale wiem, że systemy, które są zarządzane autorytarnie, nie można zmienić oddolnie. To wracając do przykładu PiSu, czy można było zmienić coś w PiSie od szeregowego członka PiSu? No nie, nam prezes co powiedział, to jest święte i koniec, tak? Nikt nas nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No i ja taki zachwycony po tym szkoleniu, po prostu zbudowany, tryskający wiedzą, zrozumieniem, przygotowaniem do pomagania braciom, bo przecież to szkolenie to nie tylko element doktrynalny, ale i element związany z tym, jak rozwiązywać problemy, jak jest pedofilia, to oczywiście tylko dzwonić do Narzyna, do żadnych policji, nic, to też tam były takie elementy. No ale tam, nie wiem, tydzień czasu po szkoleniu dzwoni do mnie ten wspomniany brat Henio, nadzorca obwodu, i mówi: Zbyszek, co ty tam narozrabiałeś na tym szkoleniu? A na mnie tak jak kubeł wody po saunie zimnej. No. Na głowę. Ale jeszcze nie wiedziałeś, o co chodzi. Nie, no nie, ja po prostu, to tak jak knockout i nie wiesz, z której strony dostałeś w łeb, tak? Po prostu jesteś nieprzytomny. A on mówi, no wiesz, tam prowadzący ten kurs, to szkolenie, napisał taki list, no i tam napisał takie rzeczy, ja ci dostarczę ten list i sobie przeczytasz. No i dostarczył. Dostarczył mi ten list. Aha. I przeczytałem ten donos. Donos na brata, który okazuje odstępcze tendencje, tak, który jest niebezpieczny w zborze, z którym trzeba porozmawiać, czy... No i skończyło się na tym, że znowuż miałem spotkanie z nadzorcą wodu i z nadzorcą okręgu. I pierwsze pytanie, które dostałem od nadzorcy okręgu brzmiało... Zaczekaj, czy uznajesz niewolnika? Nie? Dobra. Nie, czy wierzę w Trójcę? Aha. No dobra, tego się nie spodziewałem. Więc gdybym nie miał tego listu do przeczytania, tego donosu, to takie pytanie byłoby dla mnie takim szokiem, że ja po prostu bym nie wiedział, czy ja żyję, czy ja nie żyję. A ponieważ byłem przygotowany, bo przeczytałem ten donos, straszliwy paszkwil w moją stronę. Ja, który byłem tam super aktywny, który pracowałem, który się szkoliłem i wyszedłem wyszkolony, przyciskałem się z tym bratem, prawie się całowaliśmy, życzył mi wnikliwości i błogosławieństw. I zrozumiałeś, co miał na myśli. A później piszę taki list. To było przeżycie, no, też bardzo, bardzo trudne do zaakceptowania. No, ale jakoś to przeżyłem i to się skończyło jakoś tak, że... A może o tym jeszcze opowiedz trochę, o tym spotkaniu z tym nadzorcą obwodu, bo tak uciekło się to... Ponieważ ja byłem przygotowany na takie spotkanie, ten nadzorca okręgu nie wiedział o tym, no więc ja tą sprawę tak umiałem... Ale ten nadzorca obwodu to nie był ten Heniu, tylko ktoś inny. On był. Heniu był? Tak. Aha. Bo on, jako osoba bezpośrednio zaangażowana w tym obwodzie, dowiedziała się wszystkiego, co Nadarzyn otrzymał, nie? Mhm. Dobra. Także no, to się zupełnie tak rozeszło po kościach, bo ja to tak zignorowałem i tam strywializowałem, że ten córca okręgu też po prostu odpuścił, bo widzi, że tutaj ktoś coś może przeholował i źle mi ocenił. Taki odstępca to może nie jestem, tak? No i w sumie faktycznie było tak, że po prostu przeholował i źle cię ocenił, bo dzisiaj to wiele osób właśnie tak, nie wiem jak to powiedzieć, ale bardzo dużo jest takich osób, które... Nie wiem, jak to nazywa się, nie chciałbym kogoś uradzić, ale ten chcą jakby w zborze głosić Chrystusa. Ten wnieść go i przywrócić mu tą chwałę. Jest wiele takich osób, które nadal są świadkami, czytają to, o nie, to mi się nie zgadza i próbują oddolnie to, co chrystianizować zbór.
ale zaczynają się buntować, nie chcą podlegać tego, bo oni już się w pewnym sensie przebudzili od bycia świadkiem, tak. I próbują, wiesz, to zmieniać, no i organizacja ich nazywa odstępcami, bo oni chcą ten system, jakby idą przeciwko, przestają wierzyć w tego niewolnika, i bo to wyczytali i odrzucają, no ale ty jeszcze byłeś taką osobą, która szczerze wierzyła w system. Szczerze wierzyłem w system i dalej szczerze wierzyłem, że można właśnie, mówiąc o Chrystusie, no, cały czas doprowadzić do tego, że ten Chrystus wróci na odpowiednie miejsce w zborze chrześcijańskim. Zresztą wracając do tego Jarka, katolika, to było tak, że jak ja z nim rozmawiałem, to też przyszedłem taki szok i knockout, bo wszystko zaczęło mi się burzyć na temat Chrystusa i Boga. Te moje doktryny do tej pory zaczynały się po prostu ruszać, jak taka wieża z klocków, za wysoka już. I ja wtedy poczytałem trochę Russella. Tommy Russella. I jak poczytałem Russella, to wszystko mi się ułożyło tak, jak było. Russell używał zwrotu, że Jezus jest Bogiem, Jehowa jest Bogiem, ale ojciec nie walczy z synem, każdy ma swoją pozycję. Wszystko to mi się ułożyło, tak? Natomiast w organizacji mówienie, że Bóg jest Jeho, że Jezus jest Bogiem, to jest od razu, nie jest Bogiem, jest Synem Bożym. No ale jeżeli ja mam syna i ten syn jest moim synem, to ten syn nie jest synem zwierzęcim, tylko synem człowieczym. Czy synem boskim, synem Bożym. Nie, ale mówię jak o synu. Urodził mi się syn, ten syn jest człowiekiem, ale on nie jest mną. Mhm. Tak jak on nie jest mną, ja nie jestem nim, ja jestem ojciec, a on jest syn. Mhm. Także wtedy właśnie Russell pomógł mi to wszystko poukładać. Ale tak zapytam, bo wspomniałeś o Russellu. Ostatnio przeczytałam takie zdanie, że Russell, gdyby jakimś cudem teraz się ocknął, znaczy zmartwychwstał i spojrzałby na tą organizację, to sam by nie był świadkiem Jehowy. No tak, zdecydowanie to... Znaczy, on też miał tendencję pod koniec do tego, żeby autorytarnie zarządzać organizacją, i to jego teksty były: po co macie czytać Biblię, czytajcie moje tłumaczenia. Może mu już trochę za dużo do główki poszło. No, chwała tak. Niestety w organizacjach przewodzenie, przywództwo daje patologię, tak? Jak masz władzę, to niestety człowiek jest skłonny do tego, żeby spatologizować sam siebie, żeby zacząć żądać czegoś, co mu się nie należy. Biblia mówi, człowiek nad człowiekiem panuje ku jego szkodzie. Dobre intencje kończą się w pewnym momencie i dzisiaj też najlepsi przywódcy polityczni mają wspaniałe obietnice, wspaniałe intencje, ale później w życiu to się zobaczymy, nie tu. Tak, bardzo polecam w tym temacie książkę Zaufarium. To tak właśnie w kontekście tego, że ktoś ma dobre intencje. Jedni kradną na przykład, ale potem ci drudzy. No ale w naszym przypadku to nie była kradzież, no bo pomogliśmy, no nie. I nagle inaczej się zupełnie patrzy. Także jak macie okazję, to polecam. Tak jest. Dobra, to co? Tutaj próbka właśnie może Biblii, jeżeli jeszcze mamy chwilkę czasu. Tak, śmiało. To, co zacząłem pokazywać, jeżeli chodzi o nadużycia w tłumaczeniu Biblii, taki jest jeden werset, który ja przez dziesięciolecia wykorzystałem w działalności ewangelizacyjnej Świadków Jehowy. Sara... Ja będę lektorką. Zobacz, tak, czy drugi Koryntian 4:4. Umiem. Jeszcze. Drugi Koryntian 4:4. Koryntian to zaraz za Rzymian chyba było, tak, nie? No. A drugi Koryntian i za pierwszym Koryntian. Tak, to już mi ten... Logika podpowiedziała. Nie, no tak. To jest taka zaleta bycia świadkiem Jehowy, że wiesz, gdzie wszystko jest w Biblii, prawda? Bo później umiesz odnajdywać księgi. Bardziej taka techniczna umiejętność. Taka dygresja. Brat Edwina jest teraz w klasie maturalnej i ostatnio i mówi właśnie, że na polskim, to on tam już wiadomo, też nie chodzi na zebranie i tak dalej, ale że jest ogina z Biblii, tylko ma jeden problem, bo nie wie, co to jest księga Koheleta. I my mówimy, przecież to jest kaznodzieja. No tak, to już wiem. Dobra, wracamy. I drugi list do Koryntii. Ja przeczytam to z Biblii Romaniuka, który brzmi mniej więcej tak jak 99% przykładów Pisma Świętego. Od trzeciego zacznę, żeby to był kontekst. Jeżeli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii,
chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. To jest przekład, który mówi o tym, że Bóg tego świata zaślepia umysły, aby nie olśnił ich blask Ewangelii, o chwale Chrystusa. Przekład Świadków Jehowy w pierwszej wersji, to poprosimy teraz Edwina. To ten czwarty. 4. Wśród których Bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga. Tak. I tutaj to, co jest w tekście greckim, że Ewangelia o chwale Chrystusa przetłumaczone zostało na chwalebną Ewangelię o Chrystusie. Ja tak... Jeszcze może wrócę do tego wersetu. Ja ten werset przez wiele, wiele lat cytowałem ludziom, ale zwracałem uwagę na inny element tego wersetu, na inny akcent. Zwracałem uwagę na Boga tego świata, szatana, a nie na to, co on robi. A on zaślepia umysły, żeby blask Ewangelii o chwale Chrystusa nie dotarła do ludzi. W tym przykładzie jest chwalebnej Ewangelii. Tak, chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie. A najnowsza wersja? Mhm. Dla ludzi bez wiary, którym Bóg tego świata zaślepia umysły, żeby nie mogło do nich dotrzeć światło wspaniałej dobrej nowiny o Chrystusie, który jest obrazem Boga. I w tym wersecie nie ma już w ogóle elementu chwały Chrystusa. To jest chwalebna. Wspaniała. Tam nie ma wspaniała. Tak, już nie ma chwalebna, czyli od słowa chwały zamienili słowo chwałę na wspaniałą. I to jest taki przykład klasyczny, w którym zabiera się Chrystusowi należną mu chwałę, należną mu cześć. Ale to tak jak powiedziałeś, że bo ten werset my czytaliśmy wiele razy, zawsze było to jako dowód Bóg tego systemu rzeczy, że szatan. Tak, tak. I to... Inny akcent i jak się ten fragment w takim zestawieniu kilku przekładów daje do przeczytania Świadkowi Jehowy, to on nie łapie, o co chodzi. On nie dostrzega tego problemu. Tak jak werset, który był wersetem, który mnie doprowadzał do furii, jak słyszałem jego interpretację. Werset, który też doprowadził do takiego bardzo ostrego starcia ze starszymi w zborze, do którego przyszedłem po tym moim... Ominąłem tutaj jeszcze kolejne odwołanie. Może wrócę jeszcze, żeby to był ciąg, żeby to nie zginęło, bo to też to drugie odwołanie było też związane z kwestią sumienia. To wiesz co, Zbyszek, to ten przemyśl ciąg, a ja znowu pójdę do toalety na krótką przerwę, dobra? Dobre. Czyli co, wracamy do tego drugiego zdejmowania, jak to się... Odwołania. Odwołania. Drugie odwołanie, skreślenie, to też tak się nazywa czasami. Czyli tak, 2011 rok byłem na tym kursie starszych, taki mocno zbudowany i aktywny starszy, ale w 2000 roku doszło do takiej sytuacji, w której moja siostrzenica wychodziła za mąż za człowieka, który nie był w zborze. Wybraliśmy się z żoną na ślub, na wesele. A no to już z automatu. No i zaczęła się krucjata i też tak... Nasi współbracia starsi mieliśmy okazję przeczytać, bo to nie tylko ja byłem tam w tym gronie. Napisali taki list, który też był takim donosem. Drodzy bracia w biurze oddziału, czy taka sytuacja, w której bracia idą na taki ślub, czy to jest dobre dla zboru, czy taki list z tezą. Donos z tezą. Ale tam nie było wymienionego twojego imienia. Nie. To już była krucjata taka bardzo ostra. Ale to ci, co poszli na to, to pisali? Czy po prostu była taka ogólna wiedza, że wy idziecie na takie wesele? Nie, no to już jest ogólna wiedza. Jakoś tam się dowiedzieli o tym. To taka, wiesz, jest później inwigilacja w zborze różnymi kręgami. Tam, tak. Dochodzą do tego i sprawa jest realizowana. No i to też było właśnie taki element, w którym argumentacja, że ty masz swoje sumienie i możesz postąpić. Jeden może iść, drugi nie musi iść, tak? Natomiast czy człowiek, który poszedł na
zalegalizowanie świętego związku małżeńskiego, bo każdy związek małżeński jest święty w oczach Boga, czy traci prawo do tego, żeby usługiwać zboże, pomagać. Więc to są takie hipokryzje, które po prostu paraliżują, i argumenty, które są używane przy takiej okazji, nijak się mają do faktów, które są z tym związane. Także tam sprawa szybko poszła, natomiast to nie był dla mnie już, że tak powiem, przeżycie emocjonalne, tak jak w wypadku pierwszego odwołania, bo moje zrozumienie już tej sytuacji, jakie mechanizmy działają, jest zupełnie inne. Tak się śmiałem, że jak mnie odwołają, to zapuszczę brodę. No i po odwołaniu tak niechętnie miałem ochotę być w tym zborze, bo taka atmosfera tych, którzy tam tą całą kwestię kreowali. No i żeśmy skorzystali z jakiegoś tam reorganizacji, przeszliśmy do innego zboru. Wydawało się, że to będzie fajnie, a to był taki wyjątkowo toksyczny zbór. No i tam... Ale tutaj, tak jak powiedziałem, że cię z automatu zdjęli, że... Tak. Ja, wiesz co, ukazał się jakiś artykuł w publikacjach w tym czasie? Wiesz co, to jest co chwilę są wykłady wygłaszane, że tego rodzaju postawa jest postawą, w której nawet siostra, która wyjdzie za mąż za niewierzącego, a ten niewierzący przyjdzie do zboru, ona całe życie będzie się musiała kajać, że to zrobiła. Że i to argumenty są takie, że co ma wspólnego Biblia, Duch Boży, Duch Chrystusowy z duchem diabelskim. Do tego stopnia są mieszane tam elementy, które nie mają nic wspólnego z kwestią małżeństwa. Tak, bo to, co ja powiedziałem, no to jakby jeżeli twoje dziecko jako starszego, albo ty w ogóle idziesz, niekoniecznie twojego dziecka, ale idziesz na ślub i wesele, no i osoby, która jest świadkiem, z osobą, która nie jest świadkiem, to ty to popierasz. Tak. Więc z automatu... Czy to jest ojciec, czy to jest wujek, czy kuzyn. Nie ma znaczenia. To jest tak. No więc to znowuż jest tak, że kwestia sumienia jest zamieniona na kwestię organizacyjnych nakazów, zakazów, rygorów. No i tam w krótkim czasie po tym, jak żeśmy przeszli do tego drugiego zboru, po wakacjach wróciłem z brodą, zaczęła się taka krucjata na temat tej brody, że to po prostu jakby... Ale jak to? Bo przecież nam piszą w komentarzach, że przecież mogą nosić brodę. Ja poświęciłem kilkadziesiąt godzin na debilne, bezsensowne dyskusje na temat brody. A pamiętam taką fajną sytuację. Była strażnica na temat miłości okazywanej między braćmi w zborze. No i taki rysunek, to jest nauka obrazkowa. Mhm. Rysunek, gdzie... Bardzo macham. Rysunek, na którym były pokazane w starożytności brat Żyd z taką brodą, ściska się z bratem Rzymianinem, który jest ogolony. No i pod tym był komentarz: bracia z różnych sfer kulturowych nie robią z tego problemu i kochają się, mimo że ten jest Żydem, a ten jest Rzymianinem. Ja się zgłaszam i mówię, że tu widać również to, że brat, który jest Żydem, który ma historię już tysiącletnią związaną z kontaktu z Jehową, nie zmusza tego brata Rzymianina, żeby zapuścił brodę. A brat Rzymianin nie zmusza brata Żyda, żeby tą brodę ogolił. No i potem miałem też ze dwie godziny rozmowy takiej właśnie... No podziały w zborze robisz. No, to było to... Ale cudowne jednocześnie. Doszło do tego, że ja byłem już taki wkurzony i zmęczony tymi dyskusjami, że na jednej z wizyt u pani dermatolog, której byłem przy okazji jakichś innych problemów, powiedziałem tak: pani doktor, mam do pani taką nietypową sprawę. Jestem w organizacji Świadków Jehowy, która nie toleruje brody i chciałbym od pani, jeżeli pani oczywiście ma ochotę, może napisać takie pismo, że ja powinienem nosić brodę. No, trak, bloczek i dermatolog, zalecane noszenie brody. Tak, bo u nas też była w zborze taka sytuacja, że ktoś właśnie przez problemy jakieś tam skórne miał takie zalecenie, ale to jest tak abstrakcyjne w ogóle, jakiś
problem i że ty idziesz, no przy okazji oczywiście, do dermatologa, ale żeby ci wystawił zaświadczenie, żeby w swojej grupie religijnej tłumaczyć się z tego, że masz brodę. No to jest po prostu... No tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę brodę, historię brody, to ludzie, którzy noszą brodę, faceci, którzy noszą brodę, zresztą mi się bardzo podoba takie powiedzenie, dlaczego facet powinien nosić brodę. Bo tak, lew i lwica. Jakby wyglądał lew bez brody? Jak lwica. No, oczywiście kwestia, co kto lubi. Ja osobiście, jak się Edwin ogoli na gładko, to chodzę trochę wkurzona przez kilka dni, bo mi po prostu się bardziej podoba z zarostem. Ale to już nasze preferencje, to nie? Tak, no to w ogóle są takie komiczne sytuacje, że o tym się w ogóle dyskutuje, tak? Że... I na takim poziomie. Natomiast jest taka opinia, i tą opinię słyszałem już wielokrotnie, jeszcze zanim zapuściłem brodę, że jeżeli jakiś brat zapuszcza brodę i nosi brodę, to jest początek jego odstępstwa. Tak. Ale wąsy można. No wąsy tak. Tak, ale no tak, zapuszczanie brody i z tym też się wiele ale razy... Ale słuchajcie, to nie tylko Świadkowie Jehowy mają problem z brodą, bo problem z brodą ma cały świat od początku, bo czytałem taką książkę, Historia Brody, od samego Adama i Ewy. Muszę sobie gdzieś to zapisać, bo coś sobie przeczytała sobie tak, chętnie. Ja też. To ja mam tą książkę, mogę ci wysłać autora, bo to jakiś amerykański autor napisał, fantastyczna książka i to tak zaczyna od Adama i Ewy i od ewolucji i różnymi kierunkami idzie i pokazuje przykłady, kiedy broda jest elementem manipulacji i grupą społeczną. Bo jest czas, kiedy w wojsku można nosić wąsy, jest czas, kiedy nie wolno. Jest czas, kiedy można w policji, w straży nosić brodę, jest czas, kiedy ją nie wolno. I ludzie, którzy, czy w korporacjach, i ludzie, którzy występowali i wszczynali procesy sądowe z firmami na przykład, czy ze strażą, czy z policją, o to, że zabraniają im nosić brodę, przegrywali. Bo firma ma prawo ustalić, jakie jest wyobrażenie ich przedstawiciela i w związku z tym możecie zmusić do noszenia krawata i noszenia brody. Firma, brody. Pewnie to amerykańskie były w Stanach procesy. Tak, tak. No, jak to bardzo amerykańskie tych świadków jest. I jak bardzo korporacyjne też. No i... No i zaczęła się ta broda. Oczywiście byłem na początku sekowany, że nie dawali mi głosu. Ja się tam generalnie zgłaszałem, ale nie było mi widać. Ktokolwiek ma odpowiedź na pytanie? Tak, ale w pewnym momencie oni widocznie tam, to mówi o tym toksycznym zboże, napisali widocznie pismo do Nadarzyna, no i Nadarzyn mi odpowiedział, że nie mają prawa mnie ograniczać, nie mają prawa mi ograniczać nawet udziału w szkole. No więc ten z brodą, który mówi dużo o Chrystusie, którego nawet raz zaproszono do pokoiku i starszy mówi tak, słuchaj bracie Zbyszku, czy ty możesz troszkę mi o Chrystusie mówić? A ja mówię, słuchaj, w zborze, którego głową jest Chrystus, nie możesz mnie o to prosić. Ciekawe. Bardzo ciekawe. I tutaj może taki werset, który chciałbym pokazać, to jest werset kuriozum, który tutaj wcześniej właśnie zacząłem mówić, mnie doprowadzał do białej gorączki, jak słyszałem argumentację tego wersetu, który jest klasyką. Jana 6,44. Aż sobie porównam od razu. 6,44. I tutaj nie ma zmian, powiedzmy, tekstu, tylko jest kwestia zmiany interpretacji po przeczytaniu tego wersetu. Jezus mówi tak, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. 65 mówi tak, rzekł wtedy do nich, oto dlaczego powiedziałem wam, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostanie mu to dane od Ojca. I jeszcze może 45 powinienem przeczytać. Może jeszcze raz, 44, 45. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest bowiem u proroków. Wszyscy oni będą pouczani uczniami Boga. Każdy, kto słucha Ojca i przyjmuje Jego pouczenia, przyjdzie do mnie. Czyli mamy tutaj być pociągnięci przez Ojca do Syna. Natomiast Świadkowie Jehowy czytają ten werset tak. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Co czytamy w tym wersecie?
czytamy, że Jehowa delikatnie pociąga do siebie. I kluczem do zrozumienia, do interpretacji tego słowa jest słowo delikatnie. Świadek Jehowy, jak widzi werset Jana 6,44, to od razu widzi słowo delikatnie, a jak delikatnie, to Jehowa delikatnie pociąga do siebie. Tu jest delikatnie? Nie ma. To w interpretacji wprowadza się takie słowo, które zaburza sposób myślenia. W zasadzie nie zaburza sposób myślenia, tylko po tym słowie interpretacja zaburza. Zmienia adresata, że Jehowa nie pociąga do siebie, tylko pociąga do siebie. Znaczy, że do siebie. Jezus mówi, że pociąga Bóg do Jezusa, a organizacja, czytając te słowa ewidentnie, zmienia sens tego znaczenia. I kiedyś na zebraniu, po takiej ewidentnej sytuacji, w której przeczytali to i taka interpretacja, i na sali ktoś powtórzył, to delikatnie pociąga Jehowa do siebie. Ja się zgłosiłem i powiedziałem, że ten tekst trzeba czytać ze zrozumieniem. Tutaj Jehowa nie pociąga do siebie, tylko pociąga do swojego syna. A jeżeli pociąga do swojego syna, to między tym, który jest pociągany, następuje relacja. Między tym, który staje się jego panem. Dla Żydów panem był Bóg Jehowa. Dla chrześcijan panem jest Jezus, ponieważ tak sobie Bóg zażyczył. Zesłał Syna i Jemu dał prawo być nie tylko Mesjaszem, nie tylko Zbawicielem, ale i Panem. No i w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałeś, że cię prosili starsi, żebyś mniej o Chrystusie mówił, to chyba w zborze ta wypowiedź twoja cię nie za bardzo spodobała. Po tej wypowiedzi była taka już ostra nagonka na mnie. Tam zadzwonił do mnie taki brat, z którym ja w życiu bym nie rozmawiał, bo to taki talib. On zresztą kiedyś do mnie powiedział, na zbiórce poszedłem do jego domu i poszedłem, głosiłem bez krawata oczywiście, bo mnie krawat drażnił w służbie. No i z brodą. A on mnie powiedział, że to nie Afganistan. Trzeba zgolić brodę. No i jeszcze zaprowadził do pokoju z szafą, wyciągnął krawat, mówi załóż. Ja mówię, nie, ja mam bardzo dużo krawatów, ale jak idę do służby, to nie zakładam krawata. To takie były też idiotyczne rozmowy. Natomiast po tej mojej wypowiedzi nastąpiło takie spotkanie, które miało przygotować mnie do wykluczenia, czyli znaleźć argument. I to było tak, że dwóch braci przyszło. Ja podczas tej rozmowy zacytowałem z 10 wersetów biblijnych. Oni jakiś jeden z czapy, taki z Koheleta albo przypowieści. Po czym... Aha, i tam był taki ciekawy moment, który mnie też później samego mnie dał do myślenia, bo przeczytałem jakiś fragment z listów Jana. Przeczytałem tam werset. A starszy, ten jeden z tych starszych mówi, dlaczego nie czytasz kontekstu? Zawsze tak mówisz, że trzeba kontekst czytać, a tutaj wyrywasz z kontekstu. Ja mówię, dobra, no to czytam kontekst. No i tak jadę, ale widzę, że w tym miejscu mam w nawiasie kwadratowym zaznaczony Jehowa i tego nie przeczytam, bo tam jest mowa o Jezusie, a nie o Jehowie. No i tak dojeżdżam. Czytać dalej? Nie, starczy. I ja wtedy powiedziałem w swojej głowie, w myślach, dzięki Ci, Panie Jezusie. I uświadomiłem sobie dopiero po spotkaniu, że ja nie powiedziałem dzięki Jehowo, tak? Że on... To takie świadkowskie jest bardzo. Tak. To w tym momencie uświadomiłem sobie, że ja cały ten czas broniłem Chrystusa, bo chodziło o to, kim jest Chrystus i ja tutaj, jak Bóg pociąga do Chrystusa, to jest jakaś argumentacja. A tutaj sam w głowie zwracam się do Jezusa, nie do Jehowy. No i od tego momentu zaczął się pewien bardzo poważny przełom w mojej głowie, że ten Chrystus jest moim Panem, że muszę z Nim mieć relację. Zwróciłem się do Chrystusa, później zwróciłem się do Jehowy i przeprosiłem Go, że się zwróciłem do Chrystusa. To takie są klasyczne reakcje, kiedy człowiek zwraca się do Jezusa, a ma poczucie, bo od dziecka tylko do Jehowy można. Tak. No bo świadkowie się nie mogą modlić, bo tylko do Jehowy się można modlić. Tak, ale wyłącznie. Szczepan jest tym przykładem takim odwrotnym, bo jak umierał, zwrócił się do Jezusa, widział Jehowę w wizji i Jezusa. I zwrócił się, Panie Jezusie, przyjmij mego ducha. A w drugim zdaniu mówi, Panie, nie policz im tego za grzech. Ale tam jest słowo Jehowa już.
w przykładzie Świadków Jehowy. No i to jest ten element, który wpłynął na poszukiwania prawdy, bo coś tutaj zbyt dużo się nie zgadzało. Mówienie o Chrystusie denerwowało nie tylko starszych, ale i głosicieli. Oni nie są przygotowani, nie chcą słuchać o Chrystusie. Wiesz, no bo jakby myślę, że chodzi tutaj o to, że to jest niezgodne z tą narracją Świadków Jehowy, strażnicy. On to jest po prostu mówisz nie to, co powinieneś mówić. Ludzie są przygotowani do tego, żeby przyjmować taką papkę, która jest przygotowywana w Warwicku i jak słyszą coś innego, to nie są przygotowani. Natomiast człowiek, który zaczyna dostrzegać chwały Chrystusa, to tego Chrystusa widzi cały czas, tak? I chce o nim mówić, bo eksploduje od środka. Mhm. Pamiętam ostatnie moje przemówienie w szkole teokratycznej, oczywiście ćwiczebne to przemówienie, to było przemówienie o Kalebie. Jozue i Kaleb, dwóch tych posłańców, co wróciło ze zwiadu i dało ogłoszenia, i Jozue i Kaleb byli tymi dobrymi. No i 5 minut przemówienie, Jozue i Kaleb, 2 minuty mówi o Kalebie, a 3 minuty już mówiłem o Chrystusie. Po zebraniu podchodzą do mnie wszyscy i śmieją się, że nawet jak o Kalebie masz mówić, to i tak będziesz mówił o Chrystusie. Ale to w zborze tak... Bo tak, wiesz co, trochę próbuję też to zrozumieć. Zbór nie był przygotowany, ale oni nie byli wrogo nastawieni do ciebie, że ty coś źle mówisz, czy taka... Jeżeli chodzi o starszych, akurat w tamtym zborze, oni byli nastawieni bardzo wrogo. Ja tam podczas tego przemówienia cytowałem na temat również niewolnika, jakieś krytyczne uwagi, ale czytałem to bezpośrednio z wnikliwych, mówiąc wszystkim na głos, że ja cytuję teraz z wnikliwych, że to nie były moje słowa. Natomiast te komentarze, że się śmieli ze mnie, że ja o Chrystusie, mimo że miałem o Kalebie, no to tam przyjaciele, którzy znali mnie, już wiedzieli, że ja nakręcony jestem w tym temacie. No i w zasadzie dochodzimy do już zakończenia mojej przygody ze Świadkami Jehowy, bo w marcu 2020 roku, jak się zaczęła pandemia, ostatni raz oglądałem pamiątkę, która była w zborze Świadków Jehowy i od tamtego momentu już nawet nie wchodziłem tam, nie pokazywałem się i pandemia pomogła mi tak odsunąć się, tam miałem jedną rozmowę przez Zooma z braćmi, ale to była taka rozmowa tylko, że my cię bardzo kochamy i tęsknimy. Później było cały rok nic i w 2021 roku chcieli coś zakończyć sprawę. Ja mówię, dobra, mogę porozmawiać, ale porozmawiam tylko z jednym. Bo wtedy będę miał szansę, żeby on może trochę pomyślał. No i spotkałem się wtedy w styczniu 2021 z koordynatorem zboru, który był takim wrzuconym do zboru partyzantem. Młody chłopak. I rozmawiałem z nim 3 godziny, mówiąc już o wszystkich swoich przekonaniach, o moim stosunku do ciała kierowniczego, do roku 14, roku 607. No i nie było tutaj... Próbowałem zrobić parę testów z Biblią, z tym bratem, co było też zabawne, bo Świadkowie Jehowy dzisiaj nie korzystają z tekstu pisanego, tylko mają w internecie, tabletach, tak, w telefonach. I w tym momencie też to jest tak łatwo manipulować, bo w tablecie odczytamy 3 część wersetu tam któregoś, tak? Albo 2 część, 1 część. Wyrywać z kontekstu jest bardzo łatwo. Odnajdować tekst w tablecie jest bardzo łatwo. No i ten brat na tym spotkaniu, ja mu tam wyciągnąłem te Biblię, na stole leży tam parę przekładów, mówi, przydaj z tego, przydaj z tego. I on tak wziął jedną Biblię i tak... O! Biblia papierowa. Słuchajcie, jakby pierwszy raz w życiu zobaczył papierową Biblię. Jak to zobaczyłem, to po prostu nie mogłem uwierzyć, co ja widzę i słyszę. No i pod koniec tej rozmowy ten brat mnie się pyta, słuchaj, no to, ale jak ty widzisz swój status w organizacji Świadków Jehowy? Bo ja mówię, ja nie chcę być wykluczony, bo nie chcę przeżywać ostracyzmu. Wiem, z czym to będzie związane. Więc ja mogę być, no ale jak to, no to nie chodzisz, słuchaj, ja mogę być
Nieczynny. Nie, czy jak ja to określiłem, że mogę być niepraktykującym świadkiem Jehowy. Tak jak jest niepraktykujący katolik, często się tego używa. A później mówię, słuchaj, ja byłem tyle lat od dziecka, 50 lat po chrzcie, pewne zasługi włożyłem w tą organizację, usługiwałem jako starszy, więc proszę, żebyście potraktowali mnie jak honorowego członka, który nie przyjmuje tych nauk, które płyną od ciała kierowniczego. No i wiedziałem, że ta propozycja jest taka troszeczkę trudna do przyjęcia. No i to w zasadzie tak trwało rok czasu, aż do momentu, kiedy już byliśmy z tamtego zboru, o którym mówiłem, taki toksyczny, to po tamtej rozmowie oni już mieli tak nacelowanego na mnie, że szukali tylko momentu, kiedy, żeby mnie przed komitet sądowniczy. I ja żonę wtedy powiedziałem, że musimy uciekać z tego zboru, bo oni mnie zaraz wykluczą. A jeszcze nie byłem gotowy, tak? Bałem się jeszcze tego wykluczenia jako odrzucenia od organizacji. No tak. Jeszcze wierzyłem, że ona to jest prawdziwa religia. I pamiętam tą sytuację, kiedy pojechaliśmy ostatni raz na zebranie do tego toksycznego zboru a ja się tak źle czułem, serce mi bolało. Mówię, kurczę, za chwilę zemdleję. A już muszę iść im powiedzieć, że wychodzimy, bo już drugi raz tutaj nie przyjdę na to zebranie, bo nie chcę, nie mogę. No i tak zebranie się skończyło, mnie serce kołacza, ale mówię, dobra, wstanę, idę, powiem. Jak tylko wstałem, podszedłem, adrenalina albo jakieś siły nadprzyrodzone dodały mi takiej siły, że po prostu wstałem, jakby mnie jakaś energia, jest zastrzyk energii. Podszedłem, powiedziałem, więc oni mówią, dobrze, to przejdźmy do sali obok. Ja wychodzę, sala zajęta, idziemy dalej w stronę kotłowni, po drodze były toalety i ja już sobie zażartowałem, tylko nie do toalety. Na rozmowę. No i na tej rozmowie tak, to była taka ostra rozmowa. Co, w kotłowni była rozmowa? W kotłowni, tak, skotłowaliśmy się. Wpierw oni mi radzili, żebym zrobił to i tamto, a później ja im radziłem, co oni powinni zrobić. No i tak się rozstaliśmy z tym zborem. Po czym była taka sytuacja, że z tego zboru głosili, zapraszali na pamiątkę i trafili akurat do naszego domu. I to byli tam ludzie, którzy nie znali, że tam my mieszkaliśmy. No i tam z nimi porozmawiałem z 5 minut. No i za chwilę dostałem wezwanie na komitet. No tak, bo szerzysz nauki do innych. I to byli właśnie ci ludzie z tamtego zboru takiego. To był taki wzorcowy zbór w rejonach warszawskich, który co chwilę się rozpadał, bo on był taki wzorcowy, że co chwilę musiał być zasilany nowymi. Co chwilę trzeba było z innych zborów dorzucić, bo tam ludzie po prostu uciekali z niego. Sulejówek to był? To była Wesoła. A, Wesoła. Bo w Sulejowie to u Sary też tam non-stop coś się działo. Tak, zbyt mały zbór i się wszyscy, no... Zbyt intensywnie było, a specjalnie tak. Nawet raz dostaliśmy list chyba z biura oddziału z pouczeniem celowo do naszego zboru dawnego. Ze skarceniem takim. Tak, skarceniem, no. Dobra, ale co, ten komitet, powołali komitet i... Powołali komitet i ja od razu powiedziałem, że no nie zgłoszę się, nie stawię się, także nie marnujcie czasu. No ale oczywiście oni muszą mieć te procedury dopełnione. Tego dnia oczywiście się zgłosili. Na komitet przyszło tam 4 braci starszych. Był jeden z zewnątrz, taki, który w wypadku odstępców zabezpiecza sytuację, żeby przypadkiem odstępca nie przekonał komitetu. Komitetu, tak. Aż 4 na jednego, tak? 4, tak. 4 było i tych w zasadzie 2 tam ze mną rozmawiało przez telefon, poinformować mnie o tym wyniku. Jak on mi powiedział to ja mówię do niego, no a to wszystko już? I taka chwila ciszy. No tak. Wiesz, bo ja oczekiwałem, że usłyszę jakieś dziękuję za to, że tyle lat byłem, że usłyszę jakieś życzenia, żebym, mimo że nie będę w zborze, żebym jakoś radził sobie, żebym może wrócił. No i od tego momentu zaczęła się taka rozmowa. Wtrącił się ten, który był tam takim wysłannikiem, że wiesz, no jeżeli ty duchy odstępcze prowadzisz, to my nie mieliśmy wyjścia. Ja mówię, przepraszam bardzo, przerwałem mu. Proszę nie używać w moim wypadku, w stosunku do mojej osoby, określenia odstępca. Nie jestem odstępcą ani pod względem słownikowym, bo odstępca słownikowy to człowiek, który odstępuje od swoich zasad,
ani pod względem biblijnym, bo odstępca biblijny to człowiek, który odstępuje od Boga albo od Chrystusa. W moim wypadku to nie nastąpiło. Możecie mnie nazywać heretykiem nauk Świadków Jehowy. I tak fajnie było, bo kilka razy tam przerywałem im ten właśnie taki, ten kontroler. Mówi, że no wiesz, my liczymy na to, że ty będziesz przychodził na zebranie, wrócisz. A ja mówię, słuchaj, też mu przerwałem. Ja dokładnie sprawdziłem nauki Świadków Jehowy, dokładnie sprawdziłem kwestię tłumaczenia Biblii. Uważam, że używanie imienia Bożego w stosunku do Chrystusa to jest nadużycie, które jest dla mnie grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. I jednoznacznie mówię wam, że nie ma możliwości mojego powrotu do tej organizacji. W związku z tym traktujcie mnie jak poganina. A z poganinem możecie się witać i rozmawiać. Tak sobie już żartowałem, bo... No wiedziałeś, jak będzie, no. Tak jest. I zapłaciłeś za to cenę tego odejścia. No oczywiście, to trzeba za cenę tego odejścia zapłacić. Natomiast ja wcześniej już przygotowałem się do tego, żeby zbudować bazę ludzi, którzy, z którymi mogę porozmawiać, od których mogę się czegoś nauczyć, którym ja mogę przekazać jakąś wiedzę. Bardzo pomógł mi w kwestii doktrynalnej i duchowej Eric Wilson. On, argumenty, które przedstawia, są tak bardzo merytoryczne, tak trafne, że w zasadzie ja jestem bardzo zjednoczony z jego sposobem myślenia, chociaż tam były momenty, kiedy pisałem do niego i mówię, że tutaj to przeholował trochę za bardzo, ale wtedy też miał od innych jakieś takie sygnały i też jakoś tam się reflektował. Na jego stronie poznałem ludzi, którzy naprawdę są wspaniałymi ludźmi, chrześcijanami. Poznałem takiego Słowaka, który jest człowiekiem tak bardzo wnikliwym, tak mądrym i duchowym, i ludzkim, i uczuciowym, że pamiętam, jak tam przy okazji wykluczenia, no były jakieś takie momenty, kiedy człowiek czuł się dziwnie, kiedy on napisał mi maila, no to byłem bardzo głęboko wzruszony i odczułem to bardzo pozytywnie. Także Franek, pozdrawiam cię, jak będziesz okazję miał mnie oglądać. Franek symbol przyjął u Świadków Jehowy w Krakowie. To były czasy, kiedy tam na Słowacji było jeszcze gorzej. Natomiast też z mównicy wygłaszał takie rzeczy, po których starsi wychodzili z zebrania, bo nie mogli tego wytrzymać. To właśnie to, co mówisz, to trochę pokazuje, że odejście nie jest takim, nie wiem, końce życia jest dopiero początkiem. Choć jest to trudne, to można znaleźć osoby, które no, pomogą, które pomogą się otrząsnąć z tego szoku i że warto się przygotować do tego. Zdecydowanie. Trzeba poszukać ludzi, z którymi można porozmawiać, bo człowiek jest zwierzęciem stadnym, potrzebuje współpracy, wymiany myśli, dyskusji, nawet przekamarzania, ale potrzebuje ludzi. Człowiek potrzebuje człowieka. Największym przeżyciem, największą traumą, jeżeli chodzi o odejście ze Świadków, była kwestia mojego przyjaciela, o którym wspominałem wcześniej. On wyprowadził się do Niemiec jakieś 30 lat temu. Mieliśmy tam pewien zgrzyt i jakiś czas nie mieliśmy kontaktu, ale później to odnowiliśmy. Byliśmy jak dwa łyse konie, jak się mówi. Dużo żeśmy dyskutowali już w czasie, kiedy ja przestałem być aktywnym świadkiem. On jeszcze ze mną rozmawiał, ale dała wyraźnie do zrozumienia, że no, będzie musiał dokonać pewnego wyboru. I nawet przykład, który mówiłem mu o Dawidzie i Jonatanie, który okazał nielojalność względem Jehowy, bo był lojalny względem Dawida. Powiedział, że to jest bardzo ciekawy przykład, ale nie odegrał w jego życiu roli i będąc w 2021 roku przyjechał do Warszawy, bo on bardzo często przyjeżdżał do Polski.
pisał wiersze w języku polskim, bo to był jego język jednak, ten ojczysty. I będąc w Warszawie, nie zadzwonił nawet do mnie. I w Warszawie, będąc w hotelu, przygotowując się do wyjazdu do Niemiec, dostał udaru takiego, że za 3 dni zmarł. I ja później tylko w następnym roku dowiedziałem się od jego córki, która nie jest świadkiem, że znalazła w telefonie ojca zdjęcie mojego warsztatu, jak był tego dnia przed śmiercią w Warszawie. Także myślę, że z Krzyśkiem spotkamy się w nowym świecie, w nowym systemie i nasza przyjaźń się odnowi. Dogadamy te sprawy, które były między nami, a Chrystus tutaj na pewno pomoże w tej kwestii, ponieważ nawet na jego pogrzebie zniekształcono te wypowiedzi. Pogrzeb był w Niemczech, na Zoomie tylko był transmitowany, że to Chrystus, że to Jehowa będzie wskrzeszał, a to też była taka jedna z dyskusji, która z nim prowadziłem, bo Biblia ewidentnie mówi, że zmartwychwstanie to Chrystus. Chrystus jest życiem i zmartwychwstaniem. Natomiast świadkowie ewidentnie to zniekształcili i nawet w pieśni śpiewają, że Jehowa wskrzesi. Zobacz, jakie to jest przykre, że bo wiesz, czujemy ten emocjonalny ból, który jest w tobie w związku z tym, że ta relacja tak się zakończyła, że nie można było pewnych rzeczy zrobić, tylko dlatego, że zasady organizacji tak sobie wymyślili, żeby wiemy po co te zasady są, żeby nie rozmawiać z tymi, co odchodzą, ale to jest bardzo przykre, że to jest zniszczenie relacji między ludźmi, niszczenie przyjaźni, niszczenie rodzin. I wiele osób, również ciebie, no, to dotknęło i wiele osób jest przez nich skrzywdzonych po prostu. Tak, wykluczenie i ostracyzm to jest broń atomowa wykorzystywana przez tą organizację. Używana podobnie jak Putin używa argumentów, że użyje broni atomowej, żeby zastraszyć opinię światową. Tak tutaj używa się broni atomowej, jak cię wykluczą, to gdzie pójdziesz, nikogo nie będziesz miał. I ludzie żyjący w małych ośrodkach społecznych, mogą znaleźć się w sytuacji tragicznej, bo jak ludzie nie przyjdą do mojego warsztatu, którzy są świadkami Jehowy, to ja tego nie odczuję. Ale gdybym miał 200 osób na wsi, na której bym mieszkał, a 50 czy 100 byłoby świadkami Jehowy, to ja bym nie przeżył, bo klienci odejdą. I tak to jest traktowane przez świadków, tak to było traktowane przez Żydów, którzy wyrzucali pierwszych chrześcijan z synagogi. Ograniczali ich możliwość do życia. Tak, bo wiesz, tutaj też ciekawy wątek poruszasz, ten... Bo odejście, że się odcinają i takie społeczne kontakty, to jest jedno. Dwa, to też to zawodowe. Bo z tego, co pisałeś, ty masz warsztat zegarmistrzowski w Warszawie na Grochowskiej, tak? Tak. I tutaj nawiązujesz do tego, że tak naprawdę prawdopodobnie, ja tak zakładam, że przez te lata część klientów to byli bracia, bracia, czyli świadkowie Jehowy, którzy w pewnym momencie też się tu odcinają. Jak ja odchodziłem ze zboru, ja w tamtym czasie robiłem strony internetowe, teraz tego już nie robię, ale wtedy robiłem, to też odchodzili i pisali, to ten Łukasz się zajmie tym, bo z tobą nie będziemy mogli niedługo rozmawiać. Już wiesz, jakby nie było, to finansowy aspekt był też taki, że nie tylko się myślisz o tych relacjach, ale nagle źródło twojego dochodu zanika. Sary tata pracował też u innego brata w zborze i on się tak unikał, bał się odejść, bo się bał, że straci pracę i nie będzie po prostu miał się z czego utrzymywać. To są normalne takie rzeczy. W moim wypadku to działa jak rykoszet, bo zegarmistrzów jest bardzo mało. I teraz bracia mają ten problem, że
dzwonią do mojej żony i ty możesz tutaj tam baterię wymienić, albo twój mąż może baterię wymienić. I mają problem. Podjeżdżają pod furtkę, nie dzwonią do furtki, tylko do Eni, do żony, żeby żona odebrała. No, ale żona jakoś sobie radzi z tym i ja tak mówię, że ja nie stosuję ostracyzmu w stosunku do moich braci, którzy uważam, że są zindoktrynowani, że są, no, że ktoś ich zafiksował. Tak. I to jest właśnie niesamowite, że w tej organizacji indoktrynacja polega na tym, że ludzie, którzy są zindoktrynowani, mówią, że to jest moja zasada, że ja nie mam kontaktu ze swoim dzieckiem albo ze swoim ojcem. Moja zasada. Wbija się do głowy i do serc tych ludzi poprzez filmy, poprzez obrazki, że to jest ich wybór, tak? I jeżeli jednym z głównych elementów, które można krytykować, to zakaz korzystania z informacji, tak? Jeżeli mogę się dowiedzieć czegoś o jakiejś organizacji, to nie tylko z samej tej organizacji. Muszę dowiedzieć się z innych źródeł, która patrzy innymi oczami na tą organizację i pokazuje błędy. To tak jak z kwestią transfuzji krwi. Jak jesteś w zamkniętej bańce, dostajesz tylko informacje o tym, dlaczego nie wolno spożywać krwi, bo Biblia mówi, że spożywanie krwi i tak dalej, to w to wierzysz i ja razem z żoną byliśmy gotowi oddać nasze dziecko w pewnym momencie w ofierze dla Boga. Co Bogu do głowy nie przyszło, żebyśmy złożyli dziecko w ofierze dla Niego. On tego nie chciał. A my byliśmy gotowi mu to zanieść. Jak posłuchasz argumentów z drugiej strony, to okazuje się, że Biblia w ogóle nie mówi o transfuzji, tylko mówi o tym, żeby nie jeść krwi. A krew podawana do żyły nie jest spożywaniem, tylko jest zasilaniem obiegu natleniającego organizm. To są tak podstawowe rzeczy, w których otwarty umysł, jak na to spojrzy, wnioski są ewidentne. Ja pamiętam, całe życie byłem przekonany i walczyłem i dyskutowałem i pamiętam wtedy z lekarką przy dziecku rozmawiałem, byłem oburzony, że ona przy dziecku rozmawiała ze mną, a później obejrzałem jakiś filmik na YouTubie 20-minutowy, nie pamiętam czyj, na temat argumentów i momentalnie stało się, że uwierzyłem w coś, co do tej pory było blokowane przez system ochronny, autocenzurę. Umówiliśmy się, że za bardzo tego tematu nie będziemy poruszać, dlatego ja tylko go napomknę, bo będzie oczywiście mnóstwo komentarzy kwestii rodziny, kwestii żony, bo zawsze będą, a co jest, bo wspomniałeś o niej, że do niej, bo żona jest dalej świadkiem, tak. Dlatego do niej mogą te baterie, żebyś ty wymieniał, wiesz, bo jest sumienie, by mi nie pozwoliło, jakby był świadkiem. Cieszmy się, że ich pozwala, prawda? Cieszmy się, że im to sumienie pozwala, bo dzięki temu masz pracę, a wspólnie z żoną razem żyjecie, więc jakoś trzeba sobie, no nie, to ułożyć. A chciałem zapytać o jedną rzecz, która tak trochę mi tak wierci dziurę w brzuchu, jak to się mówi, bo wspomniałeś nawet to w rozmowie jeszcze przed nagraniem, tak powtórzyłeś, że ty nie masz, nie wiem, nie jesteś wrogo nastawiony do tej organizacji. To zresztą też z tej rozmowy wynika i sam mówisz, że ty nie chcesz stosować... Sekunda, bo się coś tu mi zadziało, trzeszczeć zaczęło. Że nie chcesz wobec nich stosować ostracyzmu, więc jakby nie bije z ciebie wrogość do Świadków Jehowy. Ale powiedziałeś, że się czujesz współwinny. I teraz się tak trochę zastanawiam, jakbyś mógł trochę wyjaśnić co ty masz na myśli to mówiąc, bo część widzów, słuchając tej rozmowy, może powiedzieć, że ciebie bardzo skrzywdzili świadkowie i dlatego odszedłeś, chociaż i zacząłeś czytać Biblię. Różnie to ludzie mogą sobie interpretować, ale dlaczego czujesz się współwinny? Gdybym się czuł ofiarą, to ja miałbym kiepskie wyobrażenie mojej przyszłości. No bo
50 lat, więcej, 60 lat w tej organizacji. Zaczynamy od zera, wszystko przekreślam. Nic nie było dobrego w tej organizacji, nie mogę tak powiedzieć. To nie jest organizacja, która uczy w kwestii socjologicznej ludzi złego postępowania. Tak jak powiedziałem na wstępie, trzeba dokonać rozrachunku, który jest potrzebny i takie spotkanie dzisiaj, upublicznienie moich przeżyć, jest również jakimś rozliczeniem mojego życia i pokazaniem mi, że to życie miało sens i również edukacja, która była w tym zborze religijnym, miała sens, bo nawet to, co czytałem, Bóg kształci różnymi sposobami, a jak wykształci, przeprowadzi do Chrystusa. Bóg, zanim Mojżesza wziął na swojego pośrednika do prowadzenia narodu, wpierw go zaprowadził na pustyni i tam 40 lat w trudnych warunkach poddawał go szkoleniu. Więc ja też traktuję jako obecność w organizacji, jako drogę do tego, żebym poznał Chrystusa, poznał prawdę. Biblia mówi, że prawda jest w Chrystusie. Świadkowie Jehowy zawłaszczyli pozycję prawdy, tak jak wracam do przykładu PiS-u, zawłaszczył sobie prawo do patriotyzmu i narodowości. Każdy, kto nie jest zwolennikiem partii PiS, jest zdrajcą narodu. Nie ma tak, że prawdę znają tylko świadkowie. Prawda jest w Chrystusie. Kto pozna prawdę o Chrystusie, będzie tą prawdę znał. Dlaczego czuję się współodpowiedzialny, współwinny temu wszystkiemu? Ponieważ jak miałem 16 lat, przyjąłem symbol, stałem się świadkiem Jehowy, byłem jeszcze dzieckiem. Mając 20 lat, inaczej patrzyłem na te kwestie. Ale mając 30 lat, nie zgłębiałem tego. Zacząłem dopiero badać kwestie Chrystusa. Mogłem wcześniej zajrzeć i przeczytać chociażby Franca. Dopiero przyjrzałem go, jak miałem, nie wiem, chyba tam 40 lat, czy może nawet więcej. I czytałem to z drżeniem, że robię jakiś straszliwy grzech. Ale jak przeczytałem tą książkę, to jak sięgnąłem do kolejnej pozycji Raymonda Franca, który był w środku tej organizacji, był na samym szczycie tej organizacji. I jak przeczytałem tę książkę W poszukiwaniu chrześcijańskiej wolności, to jest naprawdę książka, która edukuje chrześcijanina, który ma korzenie Świadków Jehowy. I człowiek, który przeczyta te dwie książki Raymonda Franca, według mnie, jeżeli dalej jest Świadkiem Jehowy, jest obłudnikiem. Nie będzie mógł dalej być Świadkiem Jehowy w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc współwina daje człowiekowi poczucie, że również i ja jestem winny za to, że przez kilkadziesiąt lat zachęcałem ludzi do tego, żeby weszli pod klosz tej organizacji. Nie mogę do nich pójść, bo to były tysiące ludzi, do których zaszedłem. Natomiast głosiłem im nieprawdę. Głosiłem im o królestwie, które mają dożyć ludzie pamiętający 1914 rok. Ale w momencie, kiedy człowiek uświadomił sobie, że to nie jest prawda, że to jest fikcja i łuda, a Świadkowie Jehowy to przede wszystkim fikcja i łuda, to człowiek się zastanawia, jaką drogą może wtedy pójść. I to, że świadkowie mówią, no dokąd pójdziesz, to jest nadużycie słów apostoła Piotra, bo Piotr nie powiedział, nie mamy dokąd pójść, tylko Piotr powiedział, Panie, nie mamy do kogo pójść. I jeżeli ja wychodzę z tej organizacji, tak wyedukowany, traktuję tą wiedzę tak jak budowanie wiary, jak budowanie domu. Żeby zbudować dom, trzeba postawić rusztowanie. Jak już się ten dom zbuduje, to rusztowanie się zdejmuje. Natomiast nie będę mówił, że rusztowanie było złe. Bez tego rusztowania bym nie zbudował domu. Bardzo ciekawe spojrzenie i ten przykład. Bo teraz tak trochę rozumiem, co miałeś na myśli, że nie chodzi o to, że ty teraz się z tym będziesz biczował, nie? Tylko raczej takie trzeźwe spojrzenie na tę swoją przeszłość i próba wykorzystania tej swojej przeszłości do tego, żeby ruszyć dalej. I ja po wyjściu też miałem coś takiego, że się trochę, nie wiem, trochę poczucia zmarnowanych lat. Takiego trochę sobie zarzucania, że mogłem wcześniej, już przecież też 10 lat wcześniej przeczytałem Kryzys Sumienia.
ale nie działało. Ale dopiero w momencie, kiedy zaakceptowałem to, że takie było moje życie, taka była moja przeszłość, po prostu mogę to wykorzystać, bo to mnie ukształtowało, no to wtedy było mi łatwiej. I ten przykład taki, który tutaj powiedziałeś z tym rusztowaniem, no, jest ciekawym unaocznieniem tego procesu. Tak myślę, że to wielu osobom może dać takie trochę inne spojrzenie na to, jeżeli na przykład czują coś w rodzaju winy albo coś w rodzaju takich wyrzutów i sobie wyrzucają, że przez lata to robili. Wiesz, na przykład rozmawiamy z niektórymi osobami, które sobie wyrzucają to, że do świadków kogoś ściągnęli do zboru, a oni sami odeszli. Teraz się czują, że co ja zrobiłem. No ale to tak, wiesz... No ale to jest kwestia tego, że jak jest jakaś idea, to człowiek jest idealistą i to realizuje. Jeżeli człowiek ma ideały, to dobrze, bo jak człowiek jest tylko konsumpcjonistą, no to życie jego jest marne, tak? Natomiast budowanie czegoś, nawet jeżeli coś robi źle, to można później to, można później to poprawić. Cieszę się, że dzisiaj... Bo to trochę słychać z twojego głosu, że odnalazłeś swoją drogę i że to jest jakby spełnienie, nie wiem jak to nazwać, ale takie wewnętrzne spełnienie. Odnalazłeś taką twoją nadzieję, wierzysz, że się spotkasz z tym swoim przyjacielem, o którym wspomniałeś, i jakby to jest jakaś taka myśl, która tobie się tam tli. Jeżeli to sprawia, że twoje życie jest lepsze, no to nas bardzo to cieszy, bo uważamy, że organizacja skrzywdziła bardzo wiele osób i sprawiła wiele bólu. Dlatego osoby, które tam stamtąd odchodzą, to często są tak bardzo mocno pobijane, więc jak widzimy kogoś, komu się udało, i różnymi drogami, prawda, te osoby podążają, no to jest takie zachęcające do tego, żebyśmy my również działali, bo wiemy, że być może to jest jakaś droga, którą pokażemy jakiejś części przynajmniej osób. Wiesz co, chyba żeśmy wszystko powiedzieli. No, może tylko mocno zaakcentuję to, że jeżeli człowiek ceni swoją historię, nie znaczy, że usprawiedliwia rzeczy złe, i rzeczy złe trzeba nazwać po imieniu. Jeżeli chodzi o tą organizację religijną, to nie jest jedyna prawdziwa religia, tylko to jest organizacja toksyczna, niebezpieczna ze względu na konsekwencje, jakie wyciąga w stosunku do ludzi, którzy z tej organizacji chcą wyjść. Potem toksyczność organizacji się poznaje, jak się z niej wychodzi. Tak jest. Tak jest. Dziękujemy ci bardzo za to. Tak powiem jak to na takich wielu kanałach takich wierzących, chrześcijańskich, za twoje świadectwo, bo tak się pojawia ten zwrot. My powiemy trochę za twoją historię. Była mocno inspirująca, mocno taka refleksyjna. I bardzo ci dziękujemy, że na tą odwagę się zdobyłeś, żeby ją opowiedzieć. Z tego, co powiedziałeś, to trochę też taki rodzaj misji tego, co chciałeś zrobić, jakiś kolejny krok na swojej drodze, więc bardzo ci dziękujemy, że odważyłeś się i chciałeś to zrobić u nas. Jeżeli ktoś by chciał się z tobą skontaktować, to wrzucimy jakiś kontakt w opisie, tak? O, jak uznasz to za stosowne, to tam wrzucimy. Wiadomo, jak będziecie szukać zegarmistrza, to... Tak jest, na Grochowie, ale maila oczywiście bardzo chętnie podam. To będzie można sobie pogadać, napisać do Zbyszka i myślę, że wiele komentarzy pod filmem też się znajdzie pozytywnych, które powiedzą ci, że dobrze zrobiłeś, wychodząc z tej organizacji. I cena, którą musisz płacić za to odejście, no, była tego warta. Mimo wszystko, mimo że to jest ciężka cena, to było warto. To
Tak, tu podkreślę, że to jest odejście poprzez wykluczenie, bo nie wstydzę się tego wykluczenia, bo nawet był taki moment, kiedy miałem ochotę napisać list, że odchodzę. A później mi się zmieniło, mówię, nie, niech mnie wyrzucą. Ja mogę zostać honorowym członkiem tej organizacji. No i czekałem do momentu, kiedy mnie wyrzucą. Nawet był taki moment, kiedy do mnie zadzwonili z informacją o wykluczeniu, to bardzo uważnie słuchałem, czy nie potraktują mnie jak człowieka, który się odłączył, bo bym się odwołał wtedy, bo bym musiał dopiąć tego, że jestem wykluczony, jak moi pierwsi bracia w pierwszym wieku, którzy byli wyrzucani z synagogi. Mhm. Jak wcześniej mówiłeś o tym, inaczej, często się zastanawiałem, jaki dać tytuł odcinka. I dzisiaj podczas rozmowy powiedziałeś, jaki będzie tytuł odcinka mniej więcej, bo już mi tam twoje słowa padły i tak trochę to zapowiem, bo bardzo mi tak się spodobały te słowa, że nie jestem odstępcą, możecie mnie nazywać heretykiem religii Świadków Jehowy. I to jest takie fajne podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy. Bardzo mi się to spodobało i ten dystans, który tutaj do tego masz, też mi się bardzo podobał. Jeszcze raz ci dziękujemy za tę rozmowę. A ja dziękuję za waszą pracę i za czas, który mi poświęciliście. Tak jest. A teraz się pójdziemy posilić, co?